Dzień dobry Państwu. Jest mi niezmiernie pomiło powitać Państwa na konferencji z okazji stulecia służby cywilnej w służbie Państwu i obywatelom. To doskonała okazja do tego, żeby po pierwsze się spotkać po pandemii, po drugie powspominać, no i uhonorować Państwa w sposób bardzo szczególny. Marta Kielczyk, witam serdecznie. Witam również widzów online. Do tego jeszcze wrócimy, ale przede wszystkim witam w imieniu organizatorów. Przedstawiciela Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, dyrektor generalną w Kancelarii Prezydenta, panią Barbarę Brodowską-Mączkę. Przedstawiciela marszałek Sejmu, zastępcę szefa Kancelarii Sejmu, pana Chrystiana Młynarka. Naczelnego dyrektora archiwów państwowych, pana doktora Pawła Pietrzyka. Szefa służby zagranicznej, pana Arkadego Rzegockiego. Pana Pawła Iwanowa, dyrektora wykonawczego Instytutu Administracji Publicznej Republiki Bułgarii. Witam organizatorów konferencji i prelegentów, bo to jeszcze dzisiaj przed nami. Szefa służby cywilnej, pana Dobrosława Dowiata-Urbańskiego. Dyrektora Krajowej Szkoły Administracji Publicznej imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego, pana doktora Wojciecha Federczyka. Dyrektor Departamentu Popularyzacji Działalności Archiwów Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, panią Annę Krochmal. Pana profesora Grzegorza Górskiego. Pana profesora Pawła Cichonia. Swoje wystąpienie będzie miała też pełnomocnik prezesa Rady Ministrów do spraw GovTech, pani minister Justyna Orłowska. Witam wszystkich Państwa, pozostałych gości oczywiście również, byłych szefów służby cywilnej, pana Jana Pastwę, który przypomnijmy. W latach 2012-16 był również dyrektorem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, pana doktora inżyniera Sławomira Brodzińskiego oraz członków Rady Służby Publicznej, także byłych przewodniczących Rady Służby Cywilnej i Rady Służby Publicznej, pana profesora Marka Rockiego, byłych dyrektorów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego, panią profesor Marię Gintoft-Jankowicz, panią profesor Józefę Hrynkiewicz, pana profesora Jacka Czaputowicza. Witam także członków Rady Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, członka Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego, pana sędziego Marka Stojanowskiego, wiceprezesa Zarządu Poczty Polskiej, pana Krzysztofa Falkowskiego, członka Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pana Mariusza Jedynaka, dyrektor generalną Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, panią Annę Nałęcz, zastępującą szefa służby cywilnej. Dyrektorów generalnych ministerstw, urzędów centralnych i urzędów wojewódzkich oraz osoby ich zastępujące i pozostałych uczestników konferencji oraz wszystkie osoby, które obserwują przebieg tej konferencji online, jak już wspomniałam, na kanale YouTube Kancelarii Premiera, gdzie jesteśmy. Jest mi niezmiernie miło, że możemy się spotkać i uczcić tę ważną chwilę, ważną rocznicę. A na wystąpienie powitalne zapraszam w pierwszej kolejności na scenę panią Barbarę Brodowską-Mączkę, dyrektor generalną w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. List przekazał właśnie prezydent. Zapraszam do mikrofonów.
Dzień dobry Państwu. Mam przyjemność odczytać list od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy, skierowany do uczestników i organizatorów konferencji z okazji stulecia uchwalenia przez Sejm II Rzeczypospolitej Polskiej ustawy o Państwowej Służbie Cywilnej, Służbie Państwu i Obywatelom. Szanowni Państwo, pragnę serdecznie pozdrowić zgromadzonych na uroczystym spotkaniu w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z okazji stulecia uchwalenia ustawy o Państwowej Służbie Cywilnej. Dziękuję organizatorom, prelegentom i wszystkim osobom, staraniem których upamiętnione zostanie wydarzenie o wielkim znaczeniu dla rozwoju naszego państwa w okresie międzywojennym. Wydarzenie to inspiruje po dziś dzień wszystkich, którym leży na sercu ideał Polski jako państwa sprawnego, uczciwego i nowoczesnego. Mowa tu o uchwalonej 17 lutego 1922 roku ustawie o Państwowej Służbie Cywilnej. Akt ten wywarł znaczący i jednoznacznie pozytywny wpływ na odrodzoną, krzepnącą Polskę niepodległą. Przygotował ją na liczne wyzwania tamtego czasu. Ustanowiony na mocy tego aktu korpus wysoko wykwalifikowanych urzędników mianowanych, kierujących się etosem patrioty, lojalnego obywatela Rzeczypospolitej oraz stale doskonalącego swoje umiejętności profesjonalisty, stanowił rdzeń i elitę ówczesnego aparatu państwowego. Artykuł 21 ustawy stanowił: urzędnik obowiązany jest wiernie służyć Rzeczypospolitej, przestrzegać ściśle ustaw i przepisów, wypełniać obowiązki swego urzędu gorliwie, sumiennie i bezstronnie oraz dbać według najlepszej woli i wiedzy o dobro sprawy publicznej i spełniać wszystko, co temu dobru służy, a unikać wszystkiego, co by mu mogło zaszkodzić. Dalsze przepisy czyniły członka służby cywilnej niebiernym, niejako automatycznym wykonawcą poleceń zwierzchników, ale osobę współodpowiedzialną za merytoryczną ocenę prawidłowości i korzystności działań w danej sprawie z punktu widzenia interesu publicznego. Decyzję o odtworzeniu tak pojmowanej służby cywilnej należy uznać za jeden z kluczowych elementów rzeczywistej transformacji ustrojowej po 1989 roku. Osadzona w przepisach Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy z 21 listopada 2008 roku służba stanowi do dziś jeden z filarów państwa. Gwarantuje sprawną adaptację polskich organów i instytucji publicznych do nowoczesnych standardów, jeśli chodzi o kulturę pracy, gospodarność, cyfryzację i modernizację technologiczną, w wymiarze relacji międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem integracji europejskiej oraz na wielu innych polach. Obchody stulecia Polskiej Służby Cywilnej są okazją, aby podkreślić rolę stosunkowo młodej, lecz pod wieloma względami wyjątkowej i już zasłużonej uczelni, jaką jest Krajowa Szkoła Administracji Publicznej imienia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. To ona w znacznej mierze decyduje o jakości Polskiej Służby Cywilnej. Jest kuźnią talentów, kształcącą przyszłych urzędników w sposób wszechstronny i interdyscyplinarny, w duchu patriotyzmu, sumienności, fachowości oraz szeregu innych wartości i ideałów, które powinny być bliskie osobom reprezentującym władzę i autorytet Rzeczypospolitej. Cieszę się, że placówka nosi imię prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ponieważ, o czym przekonałem się naocznie, trudno w tym względzie o lepszy wzór do naśladowania. To również prezydentowi Kaczyńskiemu zawdzięczam głębokie przekonanie, które jeden z jego współpracowników, nieodżałowany Władysław Stasiak, ujął w słowa: dla Polski warto pracować. Niech ta myśl przyświeca wszystkim, którzy na różnych szczeblach swoich karier współtworzą dzisiaj nowoczesny etos i renomę Korpusu Urzędników w pełnym znaczeniu tego słowa. Raz jeszcze dziękuję organizatorom i uczestnikom dzisiejszej konferencji. Kierownictwo i członków służby cywilnej proszę o przyjęcie najserdeczniejszych jubileuszowych życzeń. Niech Państwa niezwykle ważna i pełna sukcesów praca będzie dla Pani i Panów źródłem satysfakcji, a dobro Rzeczypospolitej pierwszą i najważniejszą motywacją, by wypełniać misję służby cywilnej z pełnym osobistym zaangażowaniem. Z wyrazami szacunku, prezydent Andrzej Duda. Serdecznie dziękujemy, a teraz zapraszam do mikrofonów pana Krystiana Młynarka, zastępcę szefa Kancelarii Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. List przesłała marszałek Sejmu. Szanowny panie ministrze, panie i panowie dyrektorzy, państwo profesorowie, wszyscy dostojni goście, mam zaszczyt odczytać list skierowany do państwa przez panią marszałek Elżbietę Witek.
Szanowni Państwo, dziękuję za zaproszenie na konferencję z okazji stulecia uchwalenia przez Sejm II Rzeczypospolitej ustawy o Państwowej Służbie Cywilnej, służbie państwu i obywatelom. Żałuję, że nie mogę wziąć w niej udziału, pragnę więc tą drogą przekazać pozdrowienia wszystkim zgromadzonym, a także życzyć Państwu udanego spotkania. Nie ukrywam, że informacje o konferencji przyjęłam z dużą satysfakcją, bowiem temat służby cywilnej w ujęciu historycznym rzadko jest podejmowany. Setna rocznica ustawy skłania, by sięgnąć do korzeni kształtowania się państwa polskiego po latach zaborczej niewoli. Wówczas odradzająca się ojczyzna wymagała zdecydowanych reform we wszystkich obszarach życia oraz uregulowania zasad funkcjonowania władzy. Odbudowa kraju zrodziła pilną potrzebę powołania profesjonalnej kadry urzędniczej. W tym celu podjęto pracę nad ustawą o Państwowej Służbie Cywilnej, która głosami posłów Sejmu Ustawodawczego została uchwalona w lutym 1922 roku. Administracja publiczna w II Rzeczypospolitej Polskiej po wdrożeniu ustawy składała się z wysoko wykwalifikowanych urzędników. W czasach wojny swoją wiedzą i doświadczeniem służyli w strukturach polskiego państwa podziemnego. Ze szczególnym okrucieństwem byli prześladowani przez okupantów. Dobre praktyki służby publicznej wypracowane w dwudziestoleciu zostały zduszone w okresie komunizmu. Dopiero rok 1989 umożliwił ich odrodzenie. Szczególnie prezydent Rzeczypospolitej Lech Kaczyński dostrzegał potrzebę dobrze wykształconej kadry urzędniczej, otwartej na wyzwania współczesności, działającej w duchu etycznych wartości, doskonale rozumiejącej, czym jest służba publiczna oraz praca na rzecz dobra wspólnego. Jestem przekonana, że na dzisiejszej konferencji nie zabraknie zarówno historycznych rozważań, podsumowań współczesności, jak i spojrzenia w cyfrową przyszłość. Życzę zatem interesujących wykładów, a także wielu z nich płynących inspiracji. Z poważaniem, Elżbieta Witek, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Bardzo dziękuję. Zanim zaczniemy wystąpienia powitalne, proszę Państwa, jeszcze zapraszam szefa służby cywilnej, pana Dobrosława Dowiata-Urbańskiego. List przesłał również prezes Rady Ministrów. Mam przyjemność odczytać list skierowany do organizatorów i uczestników konferencji z okazji stulecia ustawy o Państwowej Służbie Cywilnej. Szanowni Państwo, rok 2022 to czas pięknego jubileuszu Polskiej Służby Cywilnej. 100 lat temu Sejm II Rzeczypospolitej uchwalił bowiem ustawę o Państwowej Służbie Cywilnej, określając zasady funkcjonowania administracji publicznej odrodzonego państwa oraz prawa i obowiązki jego urzędników. Zbiegło się to w czasie z ostatecznym utrwaleniem granic ówczesnej Polski, która stała się pełnoprawnym podmiotem na arenie międzynarodowej. Cieszę się, że tę inspirującą, burzliwą, a niekiedy tragiczną historię Polskiej Służby Cywilnej przybliżą Państwu prelegenci uczestniczący w dzisiejszej konferencji. W roku tak ważnego jubileuszu ta pogłębiona, dziejowa refleksja i płynące z niej wnioski są nam bardzo potrzebne. Z bogatej tradycji Polskiej Służby Cywilnej mogą być bowiem dumni nie tylko dzisiejsi urzędnicy, ale i wszyscy obywatele. Warto czerpać z niej wzory postaw etycznych, wzory patriotyzmu i oddania sprawom ojczyzny. Równie ważny jak refleksja o przeszłości jest jednak także namysł nad przyszłością służby cywilnej, nad kierunkami jej dalszego rozwoju. Dlatego doceniam to, że obok wątków stricte historycznych organizatorzy konferencji uwzględnili zagadnienia związane z cyfryzacją państwa i usług publicznych. Sektor administracji publicznej przechodzi w ostatnich latach rewolucję cyfrową. Dziś już nie zastanawiamy się, czy wdrażać tego typu rozwiązania, ale jak robić to jeszcze szybciej, skuteczniej i bezpieczniej. Z tego wyzwania zdajemy sobie sprawę szczególnie w obecnej sytuacji geopolitycznej. Wiemy, że agresja Rosji na Ukrainę ma wymiar nie tylko krwawych działań zbrojnych, ale także bezwzględnej wojny informacyjnej prowadzonej w sieci i groźnych dla bezpieczeństwa państwa cyberataków. Cyberbezpieczeństwo i skuteczna cyfryzacja kolejnych obszarów życia publicznego należą więc do priorytetów rządu.
Udostępnianie Polakom nowoczesnych rozwiązań w obszarze publicznych e-usług to także efekt zaangażowania Korpusu Służby Cywilnej, wynik skutecznej współpracy administracji centralnej i lokalnej, państwowej i samorządowej. Szanowni zebrani, każde nowoczesne państwo potrzebuje sprawnej administracji. Potrzebuje kompetentnych, zmotywowanych urzędników, którzy swoją pracę traktują przede wszystkim jako służbę dla dobra wspólnego. Tacy byli pierwsi urzędnicy II Rzeczpospolitej, którzy tworzyli zręby jej państwowości. Tacy byli bohaterowie czasu wojny i okupacji, służący w szeregach polskiego państwa podziemnego. I jestem pewien, że tacy są też obecni członkowie Korpusu Służby Cywilnej. W roku jej stulecia wszystkim państwu życzę wielu sukcesów w odpowiedzialnej służbie dla Polski i jej obywateli. A dzisiejsza konferencja niech stanie się pomostem między przeszłością, z której możemy być dumni, a przyszłością, którą już dziś budujemy dla naszych dzieci i wnuków. Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami, Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów. Panie ministrze, ale przed nami jeszcze oficjalne powitanie. Szanowni państwo ministrowie, szanowni państwo dyrektorzy generalni, szanowny panie dyrektorze Krajowej Szkoły Administracji Publicznej imienia prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, szanowni państwo. 100 lat temu, dokładnie 17 lutego 2022 roku, Sejm II Rzeczpospolitej uchwalił ustawę o Państwowej Służbie Cywilnej. Z okazji tego jubileuszu podjęliśmy wiele działań, które służą upowszechnianiu wśród obywateli wiedzy o służbie cywilnej, jej historii oraz znaczenia dla prawidłowego funkcjonowania państwa. Wystawa archiwalnych fotografii okolicznościowych, znaczek pocztowy, rocznicowa witryna w internecie, czy też emitowane w ostatnich tygodniach spoty telewizyjne są chyba najbardziej widocznym przykładem tych działań. Podobnie jak album W służbie państwu i obywatelom, Stulecie służby cywilnej, który otrzymali państwo, a który będziemy starali się wydać również w formie elektronicznej, aby stał się jak najszerzej dostępny. Nie będę mówił więcej o tym materiale, ponieważ najlepiej zrobi to jego autorka, pani doktor habilitowana Anna Krochmal z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w pierwszej części konferencji. Dzisiejsze wydarzenie jest niejako punktem kulminacyjnym obchodów stulecia służby cywilnej w Polsce, ale bynajmniej ich nie kończy. Cieszę się, że w organizację różnych przedsięwzięć rocznicowych aktywnie włączyły się urzędy z całej Polski, ich pracownicy, a także obywatele, dawni pracownicy administracji, którzy nadesłali do nas dokumenty i zdjęcia ze swoich rodzinnych archiwów. Zależało mi na decentralizacji tych działań i dotarciu z naszym przekazem do jak najszerszego grona obywateli. Bardzo państwu dziękuję za pomoc i zaangażowanie. Szanowni państwo, uchwalenie ustawy z 17 lutego 1922 roku o Państwowej Służbie Cywilnej stanowiło bardzo ważny krok na drodze do odbudowy niepodległej Polski. Kończył on pewien etap tworzenia struktur odrodzonego państwa, które po 123 latach politycznego niebytu wróciło na mapę Europy i świata. Kiedy dziś sięgamy pamięcią do tamtych odległych czasów, na myśl przychodzą nam przede wszystkim walki zbrojne, które przesądziły o utrwaleniu i ostatecznym kształcie granic ówczesnej Polski. A przecież o jej suwerenności zadecydowała nie tylko siła oręża, ale także sprawność cywilnych instytucji państwa. Zapewnić ją mogły jedynie profesjonalne kadry urzędnicze. Ludzie, którzy swoją pracę w administracji publicznej traktowali przede wszystkim jako służbę ojczyźnie, choć bez munduru. Podczas dzisiejszej konferencji przypomnimy historię Polskiej Służby Cywilnej. Sięgniemy pamięcią do pierwszych lat odbudowy niepodległego państwa, a potem jego rozwoju w okresie międzywojennym.
Przypomnijmy też dni bohaterskiej walki ze zdradzieckim najazdem we wrześniu 1939 roku oraz późniejsze lata służby w konspiracji w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego. Służby, w którą przedwojenni urzędnicy zaangażowali się równie aktywnie jak żołnierze Wojska Polskiego, policjanci, sędziowie, lekarze czy nauczyciele. To są najlepsze tradycje polskiej służby cywilnej. Pragniemy je utrwalać i pielęgnować. Podobnie jak pamięć o wspaniałych ludziach tamtych lat. Dlatego nigdy o nich nie zapomnimy. Nasze dzisiejsze spotkanie to jednak nie tylko spojrzenie w przeszłość i chwila zadumy nad historią. To również okazja, żeby pomyśleć o przyszłości polskiej administracji. O jej jutrze, które szybciej niż myślimy, stanie się dniem dzisiejszym. O poważnych wyzwaniach, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć, ale także o wielkich szansach i możliwościach doskonalenia naszej pracy dla Rzeczpospolitej i jej obywateli. Tę część naszego spotkania poświęcimy więc zagadnieniom, które wkrótce będą i właściwie już stają się codziennością w pracy urzędnika. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że udział w dzisiejszej konferencji będzie dla Państwa okazją do poszerzenia wiedzy na temat ciekawych, ale jakże dramatycznych dziejów polskiej służby cywilnej i jej urzędników, a także poznania perspektyw, które się przed nią otwierają. Wszystkim Państwu obecnym na sali oraz oglądającym transmisję na kanale YouTube życzę owocnego udziału w konferencji. Dziękuję bardzo. To wystąpienie powitalne organizatora konferencji, takie także teraz. Przed Państwem dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, dr Wojciech Federczyk. Szanowni Państwo, ja już nie będę powtarzał wszystkich godności i tytułów, ale na początek chciałem serdecznie podziękować panu ministrowi Dowiatowi Urbańskiemu, szefowi służby cywilnej, za to, że zaprosił Krajową Szkołę do współorganizacji tego wydarzenia. I nie mówię tego tylko i wyłącznie z tego tytułu, że jest to moja osobista przyjemność, ale jak rozumiem, jest to przede wszystkim docenienie roli i znaczenia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, która, przypomnijmy, została powołana w maju 1990 roku, a więc na początkach transformacji ustrojowej przez rząd premiera Tadeusza Mazowieckiego, po to, aby kształciła kadry nowej polskiej administracji, ale również była i jest, myślę, instytucją, która starała się wspierać odbudowanie, tworzenie w Polsce służby cywilnej. Bardzo się cieszę, że na tej sali są obecni wszyscy kolejni dyrektorzy Krajowej Szkoły i chciałem wszystkim Państwu serdecznie podziękować właśnie za tą troskę w budowaniu, rozwijaniu, oczywiście na ile Krajowa Szkoła jako rządowa instytucja może to robić i czynić. Proszę Państwa, historia służby cywilnej w Polsce, tak jak to powiedział już przed chwilką pan minister, jest historią dramatyczną, ponieważ sprzęga się z naszymi dziejami. Bo przecież, jak wszyscy wiemy, administracja jest tak stara jak samo państwo. Jak tylko powstały, wiemy w historii, organizacje państwowe musiały mieć swój aparat administracyjny. Ale, proszę Państwa, przez długie stulecia administracja służyła władcy. Zasadniczy moment przełomu to był wiek XIX, gdzie właśnie pojawiają się koncepcje służby cywilnej. Dlaczego to ważne? Bo jeżeli spojrzymy na historię Polski, wiemy, że są to czasy zaborów,
A więc tak naprawdę wtedy, kiedy w innych cywilizowanych państwach Europy i świata zmieniano ten paradygmat, że oto administracja nie jest sługą władcy, tylko sługą społeczeństwa, państwa, narodu, wykonuje zadania, które władza jej wskazuje, natomiast ma działać dla dobra wspólnego. Dlatego, proszę Państwa, stulecie uchwalenia ustawy o Państwowej Służbie Cywilnej wydaje się bardzo ważnym wydarzeniem do podkreślenia i świętowania, że odrodzone polskie państwo potrafiło już w ciągu kilku lat zorganizować cały system służby cywilnej, bo przecież ustawa to tylko ramy prawne. Czy ta ustawa była doskonała? Pewnie nie. Pan profesor Cichoń jako specjalista powie nam na pewno więcej. Warto tylko popatrzeć na to, że przez w zasadzie cały okres dwudziestolecia międzywojennego działały kolejne komisje rządowe do spraw usprawnienia działalności administracji, które publikowały swoje prace i stąd możemy zobaczyć, że problemów było bardzo wiele. Natomiast rzeczywiście takim praktycznym sprawdzianem zbudowania zrębów administracji publicznej był dramatyczny okres II wojny światowej i konspiracyjne państwo podziemne. I tutaj pan profesor Górski przybliży nam te aspekty. Dramatyzm naszej historii spowodował, że kolejne 50 lat Polski Ludowej tak naprawdę historia zatoczyła koło. Administracja znowuż miała służyć władzy. Po roku 1989 jesteśmy już w czasach nam współczesnych i na tej sali są osoby dużo bardziej doświadczone, także nie czuję się w żaden sposób uprawniony do oceny. Natomiast wiemy wszyscy, że koleje losu służby cywilnej, budowania jej podstaw, kolejnych rozwiązań organizacyjnych, prawnych. Oczywiście możemy oceniać bardzo różnie. Natomiast z całą pewnością, niezależnie od tego upływu czasu, warto pamiętać o tym podstawowym założeniu. Służba cywilna ma działać dla dobra wspólnego, na rzecz społeczeństwa. I oczywiście bardzo dobrze i bardzo to istotne, że będziemy też rozmawiali o wyzwaniach przyszłości. One są w naturalny sposób w naszej współczesności związane z postępem technologicznym. Ale oczywiście na pewno ciekawe wystąpienie pani minister Orłowskiej przedstawi pewne szczegóły, pomysły, koncepcje, z których powinniśmy być dumni. Natomiast nie powinniśmy zapominać, że jednak administracja publiczna to ludzie, urzędnicy, którzy niezależnie od tego, czy piórem maczając je w atramencie, czy wykorzystując najnowsze rozwiązania techniczne w swojej pracy, powinni pracować dla dobra wspólnego i tego Państwu życzę, żeby ta refleksja towarzyszyła dzisiejszej konferencji, ale też kolejnym leciom i rocznicom służby cywilnej, oby nie były one tak naznaczone dramatyzmem, jak to pierwsze stulecie. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. A teraz przed nami, proszę państwa, uroczyste wręczenie medali pamiątkowych. Będę państwa kolejno zapraszała tutaj na scenę. Z okazji setnej rocznicy uchwalenia pierwszej ustawy o służbie cywilnej, o czym już wspominaliśmy, szef służby cywilnej, pan Dobrosław Dowiat-Urbański, wręczy te pamiątkowe medale wyróżnionym, którzy przyczynili się do stworzenia i rozwoju profesjonalnej administracji. Zapraszam serdecznie, panie ministrze, i tak jak powiedziałam, kolejno będę państwa zapraszała również tutaj na scenę po odbiór tych pamiątkowych medali. Naczelny dyrektor Archiwów Państwowych, dr Paweł Pietrzyk, zapraszam serdecznie. Zaskoczony. Dzięki współpracy z panem dyrektorem przy okazji stulecia służby cywilnej powstał pamiątkowy album i wystawa, a Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych zaangażowała się w obchody w całym kraju. To na początek wyróżnienie. Sesja fotograficzna także będzie powstawała w tym czasie. Proszę być na to przygotowanym. Ogromne gratulacje. Bardzo dziękuję. Zapraszam na miejsce. Szef służby zagranicznej, pan Arkady Rzegocki. Zapraszam do nas. Od lipca 2021 roku na stanowisku szefa służby zagranicznej, wcześniej m.in. ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Gratuluję. Teraz zapraszam byłych szefów służby cywilnej. Pan Jan Pastwa na stanowisku szefa w latach 97-2006, dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w latach 2012-2016 i doktor inżynier Sławomir Brodziński. Zapraszam na stanowisku szefa służby cywilnej w latach 2009-2013. Zapraszam, będę do wspólnego zdjęcia również. Także wcześniej m.in. dyrektor generalny Wyższego Urzędu Górniczego. Ogromne gratulacje, jeszcze wspólna fotografia. A teraz, proszę bardzo. Na chwilkę ukradnę mikrofon pani prowadzącej, bo nie mogę odmówić sobie komentarza, w którym wspomnę, że to za kadencji pana ministra Jana Pastwy, najdłużej urzędującego, ponad 9 lat szefa służby cywilnej, zaczęła się moja tak zwana kariera w administracji publicznej. Wtedy rozpocząłem w pracę i wtedy zostałem urzędnikiem służby cywilnej. Natomiast pod kierownictwem, pod komendą pana ministra Sławomira Brodzińskiego kilka lat pracowałem jako wicedyrektor służby Departamentu Prawnego KPRM, służąc z pomocą prawną w sprawach służby cywilnej. Także jest mi bardzo miło, że mogłem obydwu panom ministrom dzisiaj wręczyć te medale. Bardzo się cieszymy. Proszę państwa, a teraz członkowie Rady Służby Publicznej oraz byli przewodniczący Rady Służby Publicznej i byłej Rady Służby Cywilnej. Członkowie obecnej kadencji Rady Służby Publicznej. Pan profesor Zbigniew Cieślak, przewodniczący Rady Służby Cywilnej w 2006 roku. Pani profesor Maria Gintoft-Jankowicz, założycielka i pierwsza dyrektor Krajowej Szkoły w latach 1990-2006. Zapraszam. Również członek Rady Krajowej Szkoły. Liczyliśmy na wspólne zdjęcie jeszcze, jeśli możemy prosić o pozostanie. I pan profesor Marek Kisilowski, od 2016 roku członek Narodowej Rady Rozwoju, także wspólnie tutaj będziemy na scenie. Pan profesor Grzegorz Sibiga, członek wielu organów doradczych w zakresie cyfryzacji i ochrony danych osobowych. Brawa jak najbardziej. Także byli przewodniczący Rady Służby Publicznej i Rady Służby Cywilnej, pan profesor Marek Rocki, zapraszam, senator od 6. kadencji,
przewodniczący Rady Służby Cywilnej w latach 2005-2006. I pan Tadeusz Woźniak, poseł na Sejm od piątej kadencji, zapraszam do nas, przewodniczący Rady Służby Publicznej w latach 2016-2020. Gratulacje, podziękowania i brawa od państwa. Wspólne zdjęcie właśnie się robi. Właśnie powstaje. Jeszcze wzajemne gratulacje i podziękowania, bo to trzeba przyznać, że jedna z nielicznych w ostatnich latach okazji do tego, żeby się spotkać i uścisnąć sobie dłoń, prawda? Serdecznie dziękuję i gratuluję. Bardzo dziękujemy. Teraz obecni byli dyrektorzy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Pierwsza dyrektor, pani profesor Maria Gintow-Jankowicz i dyrektor Jan Pastwa już otrzymali medale z tytułu członkostwa w Radzie Służby Publicznej lub sprawowania funkcji szefa służby cywilnej. A teraz pani profesor Józefa Hrynkiewicz, zapraszam. Była posłanka na Sejm 7-8 kadencji, dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w latach 2006-2008. Pan profesor Jacek Czaputowicz, zapraszam do nas. Pełnił funkcję zastępcy szefa służby cywilnej w latach 1998-2006, dyrektor Krajowej Szkoły w latach 2008-2012, był wiceprzewodniczącej Rady Służby Publicznej i były minister spraw zagranicznych. Pan dr Wojciech Federczyk, dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej od października 2016 roku, współorganizator dzisiejszej konferencji. Ogromne gratulacje i brawa, i podziękowania. Gratuluję wszystkim wyróżnionym. Mamy zdjęcia pamiątkowe, pani fotograf potwierdza, wszystko zostało już zapisane. Dziękujemy serdecznie. Bardzo dziękuję. To wyjątkowa część naszej uroczystości. Widziałam zdziwienie na twarzach niektórych z państwa, a niesłusznie, niesłusznie. Wszystkim serdecznie jeszcze raz osobiście gratuluję. I proszę państwa, w powitalnych pakietach konferencyjnych, to jest dla państwa wszystko, tak? Znajdą państwo folder wydany przez Pocztę Polską z kopertą i znaczkiem dla upamiętnienia stulecia służby cywilnej, album zatytułowany W służbie państwu i obywatelom, stulecie służby cywilnej w Polsce. Ale o albumie najlepiej opowie jego autorka, profesor Anna Krochmal z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Zapraszam do mikrofonów. Szanowni państwo, jest dla mnie ogromnym zaszczytem, ale i radością świętować dzisiaj to wyjątkowe wydarzenie razem z państwem. Jako archiwista, historyk, ale też mianowany urzędnik państwowy, czuję się zaszczycona, że mogę dzisiaj do państwa przemówić, do tak znamienitego grona i powiedzieć kilka słów właśnie o tym prezencie, który wszyscy państwo dzisiaj otrzymaliście. Ponieważ reprezentuję dużą rodzinę archiwalną, która jest rozlokowana w całej Polsce, bo tam mamy archiwa państwowe niemal w każdym większym mieście tego kraju, pozwolę sobie zacząć od krótkiej prezentacji w kilku słowach, czym są archiwa państwowe, no i co to za instytucje, czym my się zajmujemy i co oferujemy społeczeństwu i każdemu obywatelowi. Jak państwo widzicie, jest nas dużo i to jest pierwsza zaleta, ponieważ w jedności i tej liczbie jest nasza siła. Mamy sieć w całej Polsce złożoną z ponad 30 instytucji, w tym 3 są archiwa o charakterze centralnym na terenie Warszawy. Ale proszę państwa, nasza siła, mam nadzieję, że tak to jest, tkwi również w naszej misji i w naszych zadaniach. Jak pięknie to definiują słowniki archiwalne, jesteśmy urzędami wiary i zaufania publicznego. To ogromna odpowiedzialność i ogromne zobowiązanie, któremu staramy się sprostać. Jesteśmy również instytucjami pamięci i nie jest to górnolotne stwierdzenie,
że przechowujemy najbardziej fundamentalne i najważniejsze dokumenty państwa polskiego od średniowiecza do czasów współczesnych. Pomimo naszej tragicznej historii, o której dzisiaj już była mowa, w całej sieci naszych archiwów mamy ponad 360 kilometrów akt. Proszę sobie wyobrazić, jaka by to była liczba, gdybyśmy to ustawili, te wszystkie zbiory jedne za drugimi, więc bez przesady można powiedzieć, że jesteśmy instytucjami, które oferują każdemu obywatelowi, każdemu naukowcowi zainteresowanemu coś, co jest mu potrzebne w różnych dziedzinach życia. I jesteśmy, proszę Państwa, wbrew takiej obiegowej opinii, że archiwista to jest taki człowiek, który siedzi w zakurzonych papierach, to jest już dawno nieprawda, zmieniliśmy się i to bardzo. I jesteśmy instytucjami otwartymi. Otwartymi, jak Państwo widzą na zdjęciach, mimo pandemii, mimo różnych trudności, otwartymi na wszystkich. Od najmłodszych, bo przychodzą do nas już nawet dzieci z pierwszych klas szkół podstawowych, po seniorów i po wszystkie grupy zawodowe. I te nasze przymioty, proszę Państwa, mam nadzieję, że sprawiły, że zostaliśmy dostrzeżeni i zaproszeni właśnie do udziału w wyjątkowym projekcie, jakim było przygotowanie wystawy, przygotowanie publikacji rocznicowej. I tutaj w tym miejscu serdeczne podziękowania, bo dzisiaj dużo jest podziękowań, chciałabym złożyć osobie, która nie była jeszcze wymieniana, a która była w zasadzie inspiratorką udziału archiwów państwowych w tym przedsięwzięciu, pani dyrektor Marcie Muszyńskiej, dyrektor generalnej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Serdecznie dziękuję pani dyrektor, że była pani ze mną również duchowo cały czas. I ten pomysł, proszę Państwa, przybrał realne rozmiary. Pan naczelny dyrektor, który dzisiaj ku swojemu zdziwieniu został uhonorowany, rozpisał kompleksową kwerendę. Poprosiliśmy właśnie wszystkich naszych archiwistów w całym kraju, żeby wspomogli nas w przygotowaniu tej bazy źródłowej, której efekty Państwo dzisiaj otrzymaliście. Jak już było powiedziane, ta ustawa, którą dzisiaj świętujemy, ten fundamentalny dokument, no, rzeczywiście jest nie do przecenienia. Oryginał tego dokumentu, proszę Państwa, mamy oczywiście w archiwach państwowych. Całkiem niedaleko, bo na terenie Warszawy, w Archiwum Akt Nowych przy ulicy Hankiewicza. Jeśli Państwo tam kiedyś traficie, to zachęcam do skorzystania z tych zasobów. I oryginał tego maszynopisu, co więcej, proszę Państwa, oryginalne dokumenty, które towarzyszyły uchwaleniu tej ustawy, czyli na przykład protokoły z debat, z uwag, które wtedy wnoszono, również zachowały się w naszych zasobach archiwów państwowych. I to warto zobaczyć na własne oczy, ale żeby Państwu to jakoś ułatwić, uprzystępnić, pozwoliliśmy sobie zamieścić oryginał całej ustawy, całego tekstu ustawy z roku 1922 właśnie w publikacji w albumie. To są pierwsze strony właśnie tych epokowych dokumentów. Jak Państwo widzicie, nie robią wrażenia, bo to już nie jest epoka średniowiecza, to nie jest pergamin z pięknymi pieczęciami. Jest to po prostu maszynopis, bo jest to dokument z odradzającej się w 18 roku Rzeczypospolitej, która rodziła się, jak dzisiaj też było już to bardzo słusznie mówione, w dużych bólach, trudnościach, aczkolwiek z wielkim entuzjazmem. I my teraz jako społeczność mamy ogromny sentyment do okresu II Rzeczypospolitej, bo była to jedna z krótszych epok w naszych dziejach. No, II wojna światowa niestety przerwała różne projekty i różne działania. Natomiast trzeba powiedzieć, że nic nie zostało nam dane tak po prostu. Ani ta ustawa, ani granice, ani fundamenty administracji, ani fundamenty struktur państwowych. I tutaj w tej chwili nie jest miejsce, proszę Państwa, żeby szczegółowo ustawę z roku 1922 omawiać. To Państwo sobie przeczytacie sami w spokoju i będą jeszcze panowie profesorowie na pewno o tym mówić. Natomiast chciałabym właśnie podkreślić tą
kluczową ideę, która przyświecała temu dokumentowi i która sprawiła, że dzisiaj tutaj się też zgromadziliśmy. Właśnie ta integracja państwa. Dzisiaj też już ta myśl wybrzmiewała, że nasze dzieje były tragiczne. Nie mieliśmy państwa ponad 120 lat. Później były 4 lata wielkiej wojny, jak mówiono, czyli I wojny światowej, która wyniszczyła, zrujnowała terytorium Polski. Później była druga wojna, my teraz z tej perspektywy patrzymy, ale pierwsza wojna była też dramatem, proszę państwa. Była ogromem strat, cierpienia i tragizmu ludzkiego. I w tych warunkach budowaliśmy właśnie te zręby, integrowaliśmy te 3 części Polski, które były zupełnie różne. One przez ponad 100 lat funkcjonowały w zupełnie różnych, obcych organizmach państwowych i to, jak przyjrzeć się dobrze, a my historycy czasem takie eksperymenty robimy, te różnice międzyzaborowe, jak się mówi, są widoczne do tej pory, nawet w komunikacji, w mentalności ludzkiej, więc te wszystkie tragedie na nas się odcisnęły i ta ustawa z roku 1922 budowała ten zrąb tej nowej państwowości, czyli umacniała i w świecie pozycję Polski i umacniała tutaj te struktury społeczne, państwowe, narodowe. Kiedy, jak powiedziałam, zrobiliśmy, proszę państwa, takie kompleksowe poszukiwania w całej naszej sieci archiwów państwowych, okazało się, że co zrozumiałe, że najwięcej dokumentów mamy właśnie do okresu tej II Rzeczypospolitej i w albumie, jak będziecie go państwo szczegółowo oglądać, rzeczywiście ten rozdział chyba jest najobszerniejszy, bo tamte materiały są fascynujące, a mało znane. To też zasługuje na podkreślenie, że to wszystko, co państwo widzicie w tej publikacji, w większości nie było jeszcze publikowane. To są zdjęcia unikalne, oryginalne z wielu naszych archiwów państwowych na terenie kraju. Staraliśmy się pokazać główne wątki w działalności tej odrodzonej służby cywilnej, począwszy od infrastruktury, stąd macie państwo te interesujące zdjęcia budynków, w tym budynków urzędów, które w tej chwili nie są już w naszych granicach. Tu u góry w prawym górnym rogu widzicie państwo między innymi budynek Urzędu Wojewódzkiego we Lwowie z okresu przedwojennego. To jest oczywiście z naszych zasobów archiwalnych. Poniżej jest również Tarnopol, także inne miasta Polski reprezentowane i staraliśmy się pokazać, o czym było mówione, to co było najważniejsze w działalności służby, czyli ludzi. I tutaj też jest wiele pięknych, unikalnych zdjęć, takich jak no właśnie pierwszy polski starosta powiatu rawickiego, oryginalne zdjęcie z lat 20., konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Opolu, urzędnicy przy pracy w różnych sytuacjach, w życiu codziennym. Ta cała dokumentacja znajduje się u nas. A są również dokumenty bardzo interesujące dla osób, które chciałyby poznać życie codzienne, tak? Czym różniła się ta codzienność urzędnika przedwojennego, czym on się zajmował, gdzie jeździł na wypoczynek, na kurację, jakie, proszę państwa, były wtedy dodatki, proszę zobaczyć. To jest oczywiście fascynujący materiał przede wszystkim dla historyków, ale myślę, że też dla czytelnika, który niekoniecznie historią się fascynuje, jest to istotne. Drugi rozdział tej publikacji, bo publikacja ma układ chronologiczny, to jest tragiczny okres, kiedy ta służba cywilna, tak ładnie rozwijająca się w okresie II Rzeczypospolitej, została wystawiona rzeczywiście na ogromną próbę. I tutaj wprowadzamy państwa najpierw oczywiście w kontekst historyczny, czyli dwie okupacje. Pamiętajmy, że ewenement naszych dziejów polegał na tym w Europie, że mieliśmy dwie okupacje, sowiecką i niemiecką, jedna gorsza od drugiej. No i z tym wiązały się oczywiście określone konsekwencje dla funkcjonowania administracji. Należy natomiast, proszę państwa, podkreślić kolejny ewenement. Mimo tragizmu II wojny światowej, mimo okupacji, mimo wszystkich represji, które wtedy spadły na państwo i społeczeństwo, ostały się resztki, można powiedzieć, polskiej administracji. O tym możecie państwo w albumie dokładniej przeczytać. Ale ewenementem tego okresu było polskie państwo podziemne.
Niemal od razu od początku wojny w roku 1939 zaczęliśmy budować struktury tylko w ukryciu. I to polskie państwo podziemne, jak wszyscy historycy zgodnie teraz podkreślają, jest rzeczywiście ewenementem na skalę europejską. No i tym należy się chwalić mimo tragizmu tych czasów, ponieważ to sprawiło, że ta służba cywilna również w jakimś zakresie przetrwała ten okres wojny. Tu macie państwo bardzo piękny przykład, myślę, że to jest widoczne nawet z tyłu sali. Fragment roty przysięgi pracowników delegatury rządu RP na kraj, to była taka emigracyjna delegatura zarządzająca właśnie państwem, która miała swoje agendy na terenie kraju. I proszę zobaczyć, że urzędnicy z narażeniem życia, mimo tych trudnych warunków, starali się jednak te przynajmniej zręby jakiegoś życia, normalności podtrzymywać. Oczywiście podkreślamy ogromne straty znów ludzkie i materialne, które ponieśliśmy jako kraj. Tu znowu jest ewenement na skalę Europy, bo podkreślam to często jako historyk, ale też jako archiwista, że tak tragicznych dziejów, tak ogromnych strat, jakie ponieśliśmy w ludziach i również materialnych, nie doświadczyło żadne państwo europejskie. Nie jest to żadną przesadą. Macie tu państwo pewne cyfry, które obrazują to, o czym mówię. Ponad 7,5 miliona obywateli. W podręcznikach starych mówiło się o 6 milionach. Nie liczono strat na wschodzie, właśnie tej okupacji sowieckiej. Możemy się oczywiście spierać o te ułamki, o cyfry, ale prawdą jest, że były one ogromne i że straciliśmy również wśród inteligencji, wśród wielu zawodów, bardzo wielu ludzi wykształconych, w tym również pracowników służby cywilnej. Ich liczba jest do tej pory nieoszacowana. Jest to temat badawczy, który być może kiedyś ktoś podejmie. I tutaj, ponieważ jak mówię, reprezentuję bliskie mi sercu całe życie archiwa państwowe, na podkreślenie zasługuje również ogrom strat, jakie ponieśliśmy my jako archiwa, zwłaszcza warszawskie. Tutaj państwu nie trzeba wyjaśniać, że rok 44 i tragedia powstania warszawskiego dopełniła tego ogromu tragizmu. I tutaj macie państwo takie zdjęcia, które mamy w większej ilości w naszych zasobach. Jak to wyglądało, jak katastrofalnie zostały zniszczone budynki w Warszawie, jakie straty, to jest taki nasz jeden z symbolicznych przykładów straty w dokumentach archiwalnych, księga po Ostrzale. Ona jest z zasobu Archiwum Głównego Akt Dawnych przy ulicy Długiej 7, tam była siedziba szpitala powstańczego. Do tej pory na fasadzie Agadu możecie zobaczyć oryginalne ślady po niemieckich kulach. Więc historia była tragiczna i tak jak mówię, ponieśliśmy ponad 90% strat w dokumentacji, a mimo to te 360 kilometrów nawet w Polsce mamy nadal. Nie pominęliśmy oczywiście tego trudnego okresu w dziejach służby cywilnej, kiedy praktycznie trudno było mówić o funkcjonowaniu tej służby, czyli okres powojenny również stanowi trzecią część publikacji. Tutaj takie właśnie nietypowe zdjęcia z naszych przepastnych zasobów archiwalnych, przykładowe pokazujemy. Zmiana, prawda, szyldu w czasie reformy w latach 70. to z naszego Archiwum Państwowego w Suwałkach. A tu taki pomysł kreatywny, dosyć urzędniczy, na dole mapa Polski z herbami różnych miast i to zostało nazwane jako Dywiland w dokumentacji. Było to na jakąś okoliczność rocznicową przygotowywane. Także takie interesujące przykłady również tego okresu, aczkolwiek tak jak mówię, trudno mówić w tym okresie, zwłaszcza represji stalinowskich, o tym nie będę już dzisiaj wątku rozwijać historycznego, o normalnym funkcjonowaniu służby cywilnej, a nawet możemy mówić, że aparat państwowy w pewnych tych okresach był aparatem represyjnym wobec obywateli. No i oczywiście rozdział czwarty w publikacji to jest odrodzenie się służby cywilnej po roku 1989. O tym na pewno dzisiaj jeszcze będziemy dużo mówić.
Skrótowo przedstawiliśmy tam Państwu właśnie historię kolejnych aktów prawnych, nowelizacji. Byli dzisiaj honorowani przedstawiciele, dyrektorzy, inicjatorzy założenia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, która nadal odgrywa dużą rolę w przygotowaniu korpusu służby. Więc ta współczesność myślę, że jest już Państwu bliższa, bardziej znana. Natomiast była też wspomniana wystawa, proszę Państwa, ponieważ naszą myślą tutaj w tej grupie organizatorów właśnie tych wydarzeń rocznicowych, naszą myślą było przybliżyć właśnie obywatelom, społeczeństwu to, co wybraliśmy z przepastnych zasobów archiwalnych na parkanie łazienek w lutym, czyli dokładnie w rocznicę ustawy, pierwszej ustawy o służbie cywilnej. Była otwarta wystawa obszerna, ona do tej pory jeszcze wędruje po kraju. No i jest to materiał, który mniej więcej odzwierciedla towarzyszący jej ten album katalog. Natomiast była to okazja no, dla tego szerszego grona osób, żeby z tą tematyką się zapoznać i mamy nadzieję, że tak właśnie było. I kończąc to moje wystąpienie, chciałabym serdecznie podziękować wszystkim kolegom. Nie wiem, czy mnie słyszą, być może nie, a być może gdzieś online'owo oglądają. Wszystkim kolegom, koleżankom z archiwów państwowych, bo bez ich ogromnego wsparcia, bez ich wysiłku poświęcili wiele godzin na odnalezienie tych materiałów. Jest ich dużo więcej niż tutaj Państwu prezentujemy. Także serdecznie im dziękuję, jestem bardzo wdzięczna. Również jeszcze raz mojemu kierownictwu, które zdecydowało, żebyśmy mogli w tych uroczystościach uczestniczyć, Urzędowi Służby Cywilnej, jego szefowi i grupie moich bliskich współpracowników z Urzędu Służby Cywilnej, trzem dzielnym panom pod wodzą pani dyrektor Barbary Haładyj. Także bardzo wszystkim Państwu dziękuję. Było to bardzo miłe doświadczenie i mam nadzieję, że rezultaty tego również ucieszą Państwa. A ponieważ jesteśmy w przeddzień, proszę Państwa, Międzynarodowego Dnia Archiwów, bo jutro takie święto będziemy obchodzić w całej Polsce i w całym świecie, to serdecznie Państwa zachęcam, zapraszam do archiwów państwowych, które są otwarte, które są przydatne do wielu inicjatyw, wielu projektów. Także czekamy na Państwa wszystkich i będziemy szczęśliwi, jeśli zainteresujecie się naszymi bogatymi zasobami. Serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję Pani Profesor. Wszystko było, wszystko jest. Ja tu mam z opóźnieniem, to jest ta transmisja online. Dzięki firmie, która tam na końcu naszej sali wszystko transmituje, więc jak najbardziej, kto miał usłyszeć, usłyszał. Możemy nawet połączyć się z naszymi widzami brawami. Co Państwo na to? Bardzo dziękując za tę część spotkania. O. I zapraszam Państwa na przerwę kawową, to okazja do rozmów, do dyskusji. Widzimy się za pół godziny o 11:40. Do zobaczenia.
przestraszyłam. W drugiej części naszego dzisiejszego spotkania, jakże energetyczna była ta przerwa, trzeba przyznać, dodająca nam właśnie energii, bo te kontakty z bliska są niezwykle ważne, ale kolejna okazja będzie po tej drugiej części, nawet do dłuższych spotkań, jeśli będzie ktoś miał taką ochotę. A teraz zapraszam Państwa do wysłuchania wystąpień, które przybliżą historię służby cywilnej, pomogą może spojrzeć w przyszłość także administracji. I bardzo proszę o zabranie głosu pierwszego prelegenta, profesora Pawła Cichonia z Katedry Historii Administracji i Myśli Administracyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Oddaję głos. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję na wstępie za zaproszenie do udziału w tej konferencji. Bardzo się cieszę, że mam możliwość przybliżenia Państwu początków narodzin Polskiej Służby Cywilnej w okresie międzywojennym. Zawodowo zajmuję się historią administracji i również wśród tematów, które przedstawiam na zajęciach studentom, ale także i prowadzę jakieś tutaj własne ustalenia historyczne i badawcze. Jest też tematyka związana ze służbą cywilną, z administracją okresu międzywojennego. Szanowni Państwo, rocznice ważnych wydarzeń, jak w naszym wypadku setna rocznica uchwalenia pierwszej polskiej ustawy w dniu 17 lutego 1922 roku, są dobrą okazją do ich przypomnienia. To także wdzięczny temat do dyskusji, ale to także dobra przesłanka do pogłębionej refleksji nad przeszłością, ale również myślenie o skutkach przyjmowanych rozwiązań legislacyjnych. Już w początkowym okresie odradzania się państwa polskiego istniało głębokie przekonanie, że konieczne jest zbudowanie korpusu administracji, który stanowiłby gwarancję obsługi zmieniających się politycznych ekip rządowych w sposób profesjonalny, rzetelny oraz bezstronny, przygotowany niejednokrotnie do działania w warunkach napięć politycznych. Niezależnie od zmieniających się rządów oraz elit politycznych, kluczowe znaczenie miała więc służba cywilna, której powinien przyświecać cel i misja publiczna, który był już dzisiaj przypominany. Służba państwu i społeczeństwu w sposób bezstronny i profesjonalny. To właśnie te wartości miały wchodzić w skład kanonu, jaki miał przyświecać służbie cywilnej, oprócz innych oczywistych jak legalność i uczciwość działania, sprawność, odpowiedzialność wobec państwa czy racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi. Jeszcze przed odzyskaniem formalnie przez Polskę niepodległości w okresie regencji, Rada Regencyjna wydała pierwsze akty prawa urzędniczego. Dekret z 3 stycznia 1918 roku o tymczasowej organizacji władz naczelnych w Królestwie Polskim przewidywał
zasady zatrudniania urzędników państwowych w drodze mianowania odpowiednio przez Radę Regencyjną w przypadku wyższych i ministrów w przypadku pozostałych urzędników zatrudnianych w ministerstwach. Był to oczywiście akt przejściowy, doraźny, tymczasowy, który tworzył podstawy, takie zręby polskiej administracji centralnej. Kolejnym dekretem określono zasady składania przysięgi służbowej, a w dalszej kolejności wydano tymczasowe przepisy służbowe dla urzędników państwowych. Te ostatnie zostały dołączone do reskryptu Rady Regencyjnej z 11 czerwca 1918 roku i odegrały ważną, choć również taką prowizoryczną, tymczasową rolę w tworzeniu profesjonalnej służby cywilnej odrodzonego państwa polskiego. Zgodnie z tymi przepisami stosunek pracy z urzędnikiem nawiązywał się na podstawie prawa publicznego w postaci mianowania. Urzędnikiem mogła zostać osoba spełniająca następujące warunki. Każdy Polak, bez względu na dotychczasową przynależność państwową oraz osoby nienależące do narodowości polskiej, ale posiadające obywatelstwo polskie. Osoba powołana do służby przez naczelnika państwa lub władzę ustawową, osoba mająca nie mniej niż 18 lat, należycie uzdolniona, jak to wówczas mówiono, nieskazitelna obywatelsko oraz wykazująca się moralnością charakteru. Jednocześnie określono, że urzędnikiem nie mogły zostać osoby niewładające językiem polskim w mowie i piśmie, nieletnie, bez zezwolenia ojca lub opiekuna, kobiety zamężne w razie protestu męża, czy też osoby zwolnione z urzędu w drodze dyscyplinarnej przed upływem jednego roku od uprawomocnienia się orzeczenia, czy też osoby wydalone ze służby przed upływem 3 lat, które po upływie kary mogły zostać przywrócone do pracy, ale za zgodą Rady Ministrów. Po odzyskaniu niepodległości, pomimo że te przepisy nadal obowiązywały, istniało głębokie przekonanie, że należy wydać oryginalną polską ustawę dotyczącą służby cywilnej, która w sposób jednolity regulowałaby sytuację prawną wszystkich urzędników. Warto podkreślić, że z żądaniem opracowania takiej ustawy, takiego projektu wystąpiono już przed uchwaleniem Konstytucji marcowej. Projekt trafił pod obrady Sejmu 31 stycznia 1921 roku jako projekt ustawy o państwowej służbie cywilnej. Należy zauważyć, że pomimo spolaryzowanych poglądów politycznych członków Sejmu Ustawodawczego zdawano sobie sprawę z powagi sytuacji. Tutaj już pani profesor wspomniała wcześniej, że tym priorytetowym zadaniem dla urzędników, także tych, którzy mieli działać w ramach przyszłej służby cywilnej, było administracyjne zjednoczenie ziem polskich odzyskanych po zaborach. Trzeba było więc stworzyć jednolitą kadrę urzędniczą, podlegającą w ramach jej struktury tym samym obowiązkom wobec państwa i realizującym zadania na rzecz państwa. Twórcy ustawy niejednokrotnie podkreślali znaczenie służby cywilnej dla realizacji tych celów. W folderze, który państwo otrzymaliście, już przeglądnąłem go, znalazłem informację na temat posła Gottka, którego też chciałem właśnie tutaj przytoczyć. Otóż tenże poseł w debacie sejmowej mówił, cytuję, każde państwo ma taką administrację, jakich ma urzędników. A więc, żeby mieć dobre państwo, trzeba mieć dobrych urzędników. Cel taki można zrealizować tylko przez powołanie do służby osób odpowiednio przygotowanych, a więc wykwalifikowanych, nie podlegającym naciskom z zewnątrz, ponieważ są odpowiednio uposażone w sposób odpowiadający ich potrzebom ekonomicznym i kulturowym. Osób, których byt z chwilą zakończenia aktywności zawodowej zostanie zabezpieczony. Wreszcie osób, których stosunek do państwa, ich prawa i obowiązki zostanie jasno i dokładnie określony. Koniec cytatu. Z wypowiedzi tego posła jednoznacznie wynika, że podstawą służby cywilnej miały być dwie zasady. Zasada fachowości i politycznej neutralności służby cywilnej. Służba publiczna była państwowym stosunkiem prawnym łączącym obywatela z państwem z tego tytułu, że wykonywał on zadania w zamian za wynagrodzenie.
Stosunek służbowy, co warto podkreślić, zawiązywał się nie ze zwierzchnikiem służbowym, ale z państwem. Kompetencje urzędnika były zależne od urzędu, w którym pełnił swoją funkcję, ale źródłem tych kompetencji było prawo stanowione przez państwo. Służba publiczna była zatem działaniem na rzecz państwa przez podmioty do tego zobowiązane. Stosunek urzędniczy, stosunek służby cywilnej zgodnie z założeniami miał wyróżniać się następującymi elementami. Po pierwsze, miał mieć charakter publiczno-prawny. To była bardzo ważna kwestia. Chodziło o to, aby był on uregulowany przepisami prawa publicznego w zakresie nawiązania, zmiany, rozwiązania czy też określenia treści tego stosunku służbowego. Miał być dobrowolny, to znaczy wstąpienie do służby i pozostawanie w niej pozostawione było dobrej woli urzędnika. Po trzecie, miał mieć prawny i moralny charakter, który wyrażał się przede wszystkim w obowiązku wierności wobec państwa i konkretyzował się w wymogu jak największej dbałości o interes państwa w ogóle, a zwłaszcza tego działu służby, w którym urzędnik pracował. Moralny charakter oznaczał zaś, że urzędnik powinien być dyspozycyjny w razie potrzeby, także poza godzinami służbowymi. Państwo mogło też żądać od niego w każdym czasie wykonania różnych obowiązków bez żadnego ograniczenia. Czwartym elementem, który przyświecał twórcom ustawy, to urzędnik miał podlegać specjalnej władzy służbowej o uprawnieniach zwierzchnich w stosunku do całego korpusu urzędniczego. Na urzędniku ciążyły obowiązki, które wykraczały poza typowe obowiązki obywatelskie. Z drugiej strony podlegał też pewnym ograniczeniom, które nieznane były ogółowi obywateli, choćby co do wyboru miejsca zamieszkania, zajęć dodatkowych, wyrażania publicznie swoich opinii. Jednocześnie miał też pewne roszczenia wobec państwa, prawo do specjalnej ochrony, prawo do uposażenia, do emerytury, a więc tutaj istniały pewne relacje między obowiązkami a prawami. No i wreszcie piąte założenie. Obejmując urząd, urzędnik miał otrzymywać zdolność do działania w imieniu i na rzecz państwa w charakterze jego organu. A więc działania, które podejmował, o ile mieściły się w jego kompetencjach, tak naprawdę przypisywane były państwu. Uchwalona 17 lutego 1922 roku ustawa o państwowej służbie cywilnej stanowiła całościową regulację związaną ze służbą cywilną. Co ciekawe, nie była zakotwiczona konstytucyjnie, ale była bardzo ważnym aktem, który rzeczywiście, jak już tutaj wielokrotnie podkreślano, odegrał ważną rolę, czy bardzo ważną rolę w tworzeniu i kształtowaniu służby cywilnej w okresie międzywojennym. Ustawa obejmowała swoim zasięgiem całe terytorium Rzeczypospolitej, odnosiła się tylko do administracji rządowej. Co ciekawe, nie dotyczyła pracowników samorządowych i tutaj zauważyć można, że nie istniało takie, można powiedzieć, w okresie międzywojennym poczucie jedności zawodowej pomiędzy urzędnikami państwowymi a urzędnikami samorządowymi. Do 1939 roku nawet nie udało się wydać takiej pragmatyki służbowej nawet dla urzędników samorządowych, nie mówiąc już o jednej ustawie czy jakimś innym akcie prawnym, który odnosiłby się do wszystkich urzędników w II Rzeczypospolitej. Ustawie podlegali prawie wszyscy państwowi funkcjonariusze cywilni, z wyłączeniem sędziów, prokuratorów, nauczycieli i wykładowców wyższych uczelni, pracowników kolei i poczty. Początkowo częściowo podlegali jej funkcjonariusze policji, służby więziennej, pracownicy monopolii państwowych, jednakże tylko do czasu objęcia ich osobnymi przepisami. Ustawa obejmowała również pracowników Kancelarii Cywilnej Prezydenta i urzędników Sejmu i Senatu. Pod ustawę podlegali także ministrowie i konstytucyjnie odpowiedzialni kierownicy innych władz naczelnych i urzędów centralnych, o ile ustawy nie zawierały przepisów odrębnych. Niewątpliwą zaletą ustawy o państwowej służbie cywilnej było kompleksowe zorganizowanie służby cywilnej. Od chwili powołania do służby aż do zakończenia aktywności zawodowej urzędnika i przejścia w stan spoczynku. Nie oznaczało to oczywiście, że
Ten jeden akt szczegółowo wszystko regulował. Były później wydawane także różne rozporządzenia, ogólniki prezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnętrznych, które odnosiły się do bardziej szczegółowych kwestii, jak choćby odpowiedzialności dyscyplinarnej. Również tam widziałem w gablotce taki akt dotyczący właśnie odpowiedzialności dyscyplinarnej. Były też akty dotyczące awansu, wynagrodzenia. Przedmiotem ustawy o Państwowej Służbie Cywilnej byli wszyscy funkcjonariusze administracji państwowej zwani Korpusem Służby Cywilnej. Łączył ich z państwem swoisty stosunek prawny. I tutaj według słów samej ustawy stosunek ten mógł być zawiązany, zmieniony, zawieszony lub rozwiązany tylko przez zastosowanie prawa publicznego, w szczególności przedmiotowej ustawy o Państwowej Służbie Cywilnej. Również treść tego stosunku regulowało prawo publiczne. Ustawa o służbie cywilnej wprowadzała dwie kategorie funkcjonariuszy państwowych: urzędników i niższych funkcjonariuszy państwowych. Struktura funkcjonariuszy była także hierarchiczna. W hierarchii wyodrębniono trzy kategorie, których wyznacznikiem było wykształcenie. Pierwsza kategoria, wymagane było wykształcenie wyższe, druga, wymagane było wykształcenie średnie i trzecia to urzędnicy z podstawowym wykształceniem. Funkcjonariusze niepełniący funkcji kierowniczych mogli być zatrudniani na podstawie umowy o pracę, czyli była to służba kontraktowa. Oczywiście trzeba pamiętać o czasach II Rzeczypospolitej, o pewnej niestabilności, o pewnych trudnościach, także i kadrowych. Dlatego przewidziano możliwość odstępstw od tego wymogu dotyczącego wykształcenia. Rada Ministrów miała możliwość w szczególnych przypadkach mianowania na stanowiska wyższej kategorii osób nieposiadających przepisanego dla tej kategorii wykształcenia. Sytuacja jeszcze się zmieniła w 1932 roku, gdyż osoby posiadające nominacje na oficerów zawodowych nawet nie musiały posiadać wykształcenia średniego. Zgodnie z ustawą kandydat musiał spełniać następujące warunki: być obywatelem polskim, mieć nieskazitelną przeszłość, biegle władać językiem polskim w mowie i piśmie, być też uzdolnionym fizycznie i umysłowo do pełnienia obowiązków służbowych. Stosunek służbowy nawiązywano na podstawie mianowania. Mogło być mianowanie na stałe bądź do odwołania, czyli prowizoryczne. Zasadniczo nie powinno przekraczać 5 lat, ale jeśli pracownik wyraził zgodę, mogło trwać dłużej, ale nie dawało mu to roszczenia do mianowania na stałe. Stałą służbę publiczną zaczynało się w pierwszej kategorii od 8 stopnia służbowego, w drugiej od 10 stopnia, a w trzeciej od 11 do 12 stopnia służbowego. Mianowanie na stanowiska służbowe poprzedzała jednoroczna służba przygotowawcza, która pozwalała zweryfikować kwalifikacje osoby, a zarazem wdrożyć ją do pracy. I tutaj również przewidywano pewną elastyczność. Można było skrócić, zrezygnować z tego okresu przygotowawczego, względnie w zależności od potrzeb także go wydłużyć. W niektórych przypadkach mianowanie wymagało zgody właściwej władzy naczelnej. Dotyczyło to osób, które nie ukończyły 18 roku życia albo ukończyły 40 lat, ale wcześniej nie pracowały w służbie cywilnej. Wówczas konieczna była taka zgoda. Urzędnik mógł być mianowany na jeden z 12 stopni służbowych. Mianowanie na stanowiska zaliczane do pierwszych 4 stopni były zastrzeżone jedynie dla prezydenta. Na stanowiska powyżej 6 stopnia była wymagana zgoda prezesa Rady Ministrów, a mianowanie pozostałych leżało w kompetencjach władz naczelnych. W 1933 roku zastąpiono stopnie grupami uposażenia. Niżsi funkcjonariusze państwowi zaliczani byli do jednego z 9 stopni. Dla podkreślenia wagi aktu mianowania urzędnik mianowany na stałe składał w przepisanej formie przysięgę służbową wobec przełożonej władzy służbowej. Ustawa z 1922 roku zakładała szereg obowiązków. Jeden z nich został tutaj przypomniany w liście pana prezydenta, wywodzący się z artykułu 21, że
Urzędnik ma obowiązek wiernej służby Rzeczypospolitej, przestrzeganie ściśle ustaw i przepisów, wypełnianie obowiązków swego urzędu gorliwie, sumiennie i bezstronnie oraz dbanie według najlepszej woli i wiedzy o dobro sprawy publicznej i spełnianie wszystkiego, co temu dobru służy, a unikanie wszystkiego, co by mu mogło szkodzić. Był to obowiązek podstawowy, ale również pomocniczy w stosunku do pozostałych obowiązków, a były to obowiązek wypełnienia każdego polecenia służbowego przełożonych, z wyjątkiem takiego, które wyraźnie sprzeciwiałoby się obowiązującym przepisom ustawowym, obowiązek dyspozycyjności, obowiązek zachowania tajemnicy służbowej, był to obowiązek bezterminowy, a także obowiązek należytego, szczegółowo określonego zachowania w służbie i poza służbą. W tym zakresie urzędnik powinien strzec powagi swego stanowiska, miał zakaz wchodzenia w związki lub w zmowy, które mogły zakłócić bieg spraw państwowych lub normalny tok urzędowania, obowiązek okazywania szacunku i uprzejmości w stosunkach z przełożonymi, współurzędnikami i podwładnymi, w stosunku do interesantów należytej powagi, bezstronności, uprzejmości oraz służenia radą i pomocą, a także obowiązek zachowania drogi służbowej do przedstawiania spraw, próśb i zażaleń w kwestiach osobistych i służbowych, wstrzymywanie się od wszelkiej krytyki wobec władz przełożonych, głośnego wyrażania swoich poglądów i zapatrywań politycznych sprzecznych z intencjami i polityką rządu, a także zakaz przedstawiania spraw służbowych w prasie bez zezwolenia władzy służbowej. Oprócz tego miał zakaz przyjmowania darów, podarunków, dotyczyło to także jego rodziny, zakaz przyjmowania posady, stanowiska i wykonywania zajęć, które stałyby w sprzeczności z jego obowiązkami służbowymi, przeszkadzałyby mu w wykonywaniu czynności urzędowych albo mogły wywołać podejrzenie o stronniczość i interesowność. Warto zauważyć, że wiele z tych obowiązków pojawiło się już wcześniej w tych przepisach tymczasowych z czerwca 1918 roku. Przepisy ustawy przewidywały prawa, które miały równoważyć te liczne obowiązki. Z pewnością ważne było, aby praca urzędnika była stabilna i właśnie ustawa gwarantowała stabilność stosunku służbowego. Urzędnik mógł być wydalony lub usunięty ze służby tylko prawomocnym zarządzeniem władzy wydanym na podstawie tej ustawy. Ale znowu tutaj musimy wziąć pod uwagę realia, w jakich istniała II Rzeczpospolita. Dlatego już w tej ustawie, w artykule 116, pierwotnie na 2 lata zawieszono tę gwarancję, następnie o 1 rok, a ostatecznie rozporządzeniami prezydenta Rzeczypospolitej z 27 roku i 28 znowu wydłużono to zawieszenie aż na 7 lat. Nie zmienia to jednak postaci rzeczy, że tą podstawą czy podstawową cechą tego stosunku służbowego miała być stabilność. Urzędnik miał prawo do szczególnej ochrony prawnej wynikającej z ustaw karnych, miał prawo do tytułu urzędowego, noszenia munduru związanego ze stanowiskiem służbowym stosownego do rodzaju służby, miał prawo do urlopu wypoczynkowego, urlopu umożliwiającego załatwienie spraw osobistych, rodzinnych, majątkowych czy nawet dla poratowania zdrowia. I tutaj, proszę Państwa, sytuacja urzędnika była znacznie korzystniejsza niż przeciętnego pracownika, który po 3 latach pracy u jednego pracodawcy nabywał prawo do 15 dni urlopu, a urzędnik miał w zależności od stażu od 4 do 6 tygodni urlopu. Urzędnik miał też prawo do awansu na wyższe stopnie służbowe według zasad i ograniczeń określonych w ustawie i krępujących swobodne uznanie władzy przełożonej. Miał prawo do opieki lekarskiej dla siebie i najbliższej rodziny. Oczywiście podstawowe prawo to prawo do wynagrodzenia, także do uposażenia emerytalnego czy wdowiego i sierocego. Tutaj odrębne przepisy też regulowały te z tym związane kwestie. Pod względem uposażenia emerytalnego sytuacja urzędników także była korzystniejsza, bo po 10 latach nieprzerwanej pracy nabywali te uprawnienia. Od 34 roku wydłużono ten okres do 15 lat. Ale proszę zauważyć, w przypadku gdy trwała niezdolność do pracy wynikała z kalectwa lub choroby nabytej bez wiedzy funkcjonariusza po wstąpieniu do służby, tutaj prawo do emerytury przysługiwało już po 5 latach.
A w przypadku niezdolności do pracy wywołanej nieszczęśliwym wypadkiem w czasie pełnienia służby nie istniał w ogóle wymóg okresu zatrudnienia, po którym nabywało się prawo do emerytury. Po 10 latach to było to tylko skromne 40% uposażenia, ale co roku około 3% wzrastało aż do 100%. Według spisu z 1923 roku urzędników w Polsce było 120 tysięcy, z czego 13% posiadało wyższe wykształcenie, 40% zdaną maturę, a 30% ukończyło 4 do 6 klas gimnazjum. 17% posiadało wykształcenie elementarne lub domowe. Tylko około 15% urzędników pracowało poprzednio w administracji, to głównie w Galicji. W administracji państwowej pracowali w większości Polacy, stanowili 92,2% ogółu zatrudnionych. Wśród nich, jak domyślamy się w tym okresie, głównie mężczyźni. Wśród 29 tysięcy urzędników kancelaryjno-pomocniczych 10 tysięcy stanowiły kobiety, natomiast ogólną liczbę 18,5 tysiąca urzędników wyższych szczebli jedynie w tej grupie było 630 kobiet, czyli zaledwie 3,4%. Urzędnicy, proszę Państwa, mieli uprzywilejowaną sytuację finansową, choć także dotknął ich kryzys i w latach 30., w 31. dokładnie obniżono ich wynagrodzenie o 15%. Rozporządzenie prezydenta z 33. roku poprawiło ich sytuację, bo oprócz wynagrodzenia otrzymywali także różne dodatki. Uposażenie, nagrody i zasiłki były zwolnione od podatku dochodowego i opłaty emerytalnej. Otrzymywali też dodatek ekonomiczny, gdy utrzymywali rodzinę, dodatek lokalny w zależności od miejsca, gdzie pracowali, na przykład w Warszawie, w Gdyni, na Kresach. Był też dodatek funkcyjny dla osób na stanowiskach kierowniczych, dodatek służbowy dla funkcjonariuszy niepobierających dodatku funkcyjnego, a pełniących służbę szczególnego rodzaju. I może tutaj kilka słów na temat wynagrodzenia. Według danych z 1935 roku urzędnicy zaszeregowani byli do 12 grup zaszeregowania. Najniższe wynagrodzenie dla 12 grupy to było 100 zł, a dla osoby z pierwszej grupy 3000 zł, przy czym do tej pierwszej grupy zasadniczo należał tylko prezes Rady Ministrów. Minister otrzymywał 2000 zł. Oprócz tego dodatek funkcyjny 2000 zł. Średnio w 1935 roku urzędnicy zarabiali 229 zł, najczęściej 210. I dla porównania mężczyzna zarabiał około 100 zł, kobiety 53 zł, robotnik rolny 36 zł, górnik pracujący pod ziemią 246 zł, hutnik 234 zł, więc średnio, proszę zobaczyć, mężczyzna 100 zł, urzędnik 210, czyli tutaj rzeczywiście pod tym względem sytuacja finansowa była korzystniejsza. Pragmatyka służbowa z 1922 roku do wybuchu II wojny światowej była zmieniana 14-krotnie, co pokazuje, że nie był to akt doskonały. Tutaj też wcześniej jeden z przedmówców o tym wspomniał. Analizując te zmiany, możemy zauważyć, że do przewrotu majowego było 5 zmian, które miały bardziej charakter zabiegów projakościowych, uzupełnianie lub usuwanie oczywistych błędów legislacyjnych. Po przewrocie majowym było 9 zmian, służyły raczej większemu uzależnieniu członków korpusu od władz politycznych i ograniczeniu ich pierwotnych uprawnień. Podsumowując, proszę Państwa, to moje wystąpienie, chciałbym, tak jak przedmówcy, podkreślić, że niewątpliwie ustawa o Państwowej Służbie Cywilnej odegrała bardzo ważną rolę w realizacji koncepcji budowy własnego Narodowego Korpusu Służby Cywilnej w polskiej administracji państwowej. Czyniła zadość konieczności i potrzebie chwili związanej z odbudową państwa po rozbiorach. Była to też pierwsza ustawa w historii polskiego prawa urzędniczego, która ustanawiała jego fundamentalne instytucje i zasady.
korpusowego charakteru zatrudnienia, zależności między formą nawiązania stosunku zatrudnienia, czyli służbowego lub pracy, a jego treścią i wynikającym z nich statusem funkcjonariusza publicznego, stabilizację zatrudnienia, zasadę oddzielenia stanowisk politycznych od urzędniczych, zasadę fachowości i profesjonalizmu, a także otwartości w dostępie do służby publicznej, czyli takiej swoistej demokratyzacji służby. Niewątpliwie więc przyczyniła się nie tylko do narodzin, ale także do rozwoju profesjonalnej służby cywilnej w odrodzonej Rzeczypospolitej. I kończąc już, chciałbym jeszcze podkreślić, że ustawa z 1922 roku formalnie obowiązywała przez 52 lata, do 31 grudnia 1974 roku, kiedy weszły w życie przepisy kodeksu pracy, który podporządkował stosunki pracy w administracji właśnie tym przepisom prawa pracy. Ten długi okres obowiązywania ustawy niewątpliwie podkreślał wartość i przede wszystkim taką neutralność regulacji dotyczącej właśnie administracji państwowej. Ale już w 1948 roku nastąpiły znamienne zmiany. Zrezygnowano z terminu urzędnik, termin funkcjonariusz państwowy, zastąpiono terminem pracownik państwowy. No i były to oczywiście zmiany, które wpisywały się w ten trend, jaki był w państwach komunistycznych, związany z systemem politycznym. No więc zatrudnienie w administracji podporządkowano celom politycznym, a nie zasadom prawa. Nastąpiło więc odejście od tego fundamentalnego celu, jaki przyświecał służbie, czyli publicznego charakteru zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych na rzecz dominacji prawa pracy, no i formy nawiązania stosunku nie tyle służbowego, ile po prostu stosunku pracy na podstawie umowy o pracę. Dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo dziękuję Panie Profesorze. Cóż, pieniądze to zawsze interesujący temat, prawda? Zarobki zwłaszcza. A teraz, proszę Państwa, Pani Minister Justyna Orłowska, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw GovTech. Zapraszam serdecznie. Wystąpienie Cyfrowa przyszłość administracji. Tak, to lepiej. Szanowni Państwo, zacznę od gratulacji właśnie tutaj na ręce Pana Ministra, że możemy tutaj dzisiaj uczestniczyć. Naprawdę wspaniała organizacja i tutaj też od razu do zespołu się zwracam, do Pani Dyrektor Hałady, która zorganizowała tę konferencję. Wiem, że było wiele perturbacji związanych z pandemią, później wybuch wojny i faktycznie nie mogliśmy mieć tego święta w tym momencie, który był planowany, ale cieszę się, że w końcu jesteśmy tutaj wszyscy razem i możemy podzielić się swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami tego, czym była. Tutaj świetna prezentacja Pana Profesora Cichonia. Dziękuję serdecznie. Bardzo wielu ciekawych rzeczy się dowiedziałam, jak to faktycznie wyglądało w ostatnim stuleciu. No i dziękuję serdecznie, że dzisiaj mam ten zaszczyt, żeby wypowiadać się na temat cyfryzacji, czyli tego, co bardziej przed nami. Ludwik XIV mówił o tym, że państwo to ja, ale to ja bym powiedziała, że nic bardziej mylnego, ponieważ właśnie państwo to ludzie, państwo to urzędnicy, których mamy dzisiaj tutaj obecnych na sali, to są urzędnicy, którzy są tutaj w tym gmachu, to też ja bardzo się cieszę, że mogę występować tutaj w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, bo to też jest mój urząd i też wielkie podziękowania dla wszystkich zespołów, z którymi mam przyjemność współpracować, bo to jest właśnie też radość tworzenia. Urzędnicy to jest społeczność, która tworzy w imieniu na rzecz naszego państwa, na rzecz obywateli, czyli de facto też samych siebie. Tworzymy też niejako rozwiązania też pod samych siebie, pod nasze rodziny i to jest naprawdę wyjątkowe. Wyjątkowe i tę wyjątkowość to już tak naprawdę nawet już wojska radzieckie widziały, władze radzieckie widziały w 1944 roku, jeszcze nie zajęły całej przestrzeni naszego kraju, a już wiedzieli, że trzeba uderzać w to, co najważniejsze, czyli w naszą państwowość, w urzędników, którzy staną zawsze na czele w tym korpusie właśnie i będą walczyć o dobre imię Rzeczypospolitej Polskiej. Na szczęście te czasy minęły, oczywiście wiele wyzwań
po upadku komunizmu nastąpiło. Wiele wyzwań, które także dotyczą tego, jak postrzegani są urzędnicy, jaka jest ich ogromna rola, ale jestem przekonana i właśnie tutaj Państwo pokazują to w każdych swoich obszarach działalności, udowadniają to, że właśnie urzędnicy to są państwowcy z krwi i kości, którzy stają na czele, na każdy na swoim polu, aby walczyć o tą lepszą Polskę, o tą lepszą rzeczywistość. I tu tym samym też, jak już mówimy o przyszłości, zanim będę mówiła także o tym, co się udało zrobić, co tworzymy razem tutaj z poszczególnymi pracownikami różnych urzędów, jeżeli chodzi o cyfryzację, to chciałabym powiedzieć i też taką podzielić się refleksją. Słowo administracja, jeszcze zdążyłam, właśnie wzięłam telefon, żeby przeczytać z Wikipedii definicję, ale właśnie administrowanie to jest to służenie, to jest także słowo zarządzanie, ale wydaje mi się, że ta definicja brakuje jednego zagadnienia, które jest szalenie istotne, w szczególności w czasie właśnie, kiedy mamy do czynienia z automatyzacją różnych procesów, czyli tutaj właśnie to administrowanie niejako, czyli to bardziej pomaganie takie w tym znaczeniu takim pierwszej pomocy z kontaktu z klientem, z obywatelem, jest zastępowane i wspierane przez właśnie automatyzację, przez maszyny. W związku z tym bardzo ważnym zagadnieniem, które to może taką poddam pod dyskusję na lunchu, żebyśmy się zastanowili, może jakieś inne sformułowanie powinno właśnie w tym momencie, w tej erze już nastąpić, ponieważ brakuje bardzo ważnej rzeczy. Budowanie, tworzenie. To jest właśnie to, co czynimy z każdego dnia w administracji. Już nie jesteśmy w administracji, w służbie państwowej, czyli brakuje tego czynnika działania. Nie, więc tutaj tak rzucam takie hasło, co staje przed nami także w tym takim sformułowaniu, no takim pojęciowym. Tutaj tak. No i teraz właśnie tu już wracając do tej tematyki naszego spotkania. Nie będę szczytywać tych wszystkich informacji, natomiast chciałam Państwu tak wprowadzić w to, co przed nami. Powiedziałam o automatyzacji procesów. Dlaczego automatyzacja procesów? Bo danych jest coraz więcej. Bill Gates miał mawiać, że tak naprawdę każdemu człowiekowi na świecie wystarczy 640 kilobajtów danych. Szanowni Państwo, na jedną sekundę w wielkim zderzaczu hadronów przetwarzanych jest 40 gigabajtów danych. No to już mamy tak naprawdę to... No, faktycznie Bill Gates w tym właśnie obszarze się pomylił, ale co to oznacza? Oznacza to, że faktycznie coraz więcej tych wyzwań stoi przed nami, także tutaj właśnie albo w szczególności właśnie w administracji państwowej, gdzie mamy obowiązek, by służyć obywatelom w sposób szybki, sprawny. Sprawny to jest bardzo ważne zagadnienie, sprawny i oczywiście taki, żeby bronił ich interesu naszego całego kraju. I to, co może sprawić, że właśnie będziemy działać sprawnie i odpowiadać na te wyzwania, to jest to połączenie, jak możemy realizować swoje zadania. I tutaj nie chciałabym dzisiaj opowiadać, mogłabym opowiadać oczywiście o tym, że wprowadzamy e-urząd, mamy podatki gov.pl, mamy portal pacjenta, za chwilę portal też edukacyjny. I tutaj faktycznie mogłam opowiadać szeroko o różnych rozwiązaniach, ale też doskonale wiem, że Państwo znają te rozwiązania. Ale w związku z tym, że też widzę znajome twarze, z którymi tworzyliśmy podwaliny GovTechu, czyli to, co my nazywamy mostem między urzędami, między administracją państwową, a ludźmi z pomysłami, czy to startupami, czy osobami fizycznymi, czy NGO-sami, to chciałabym powiedzieć trochę o tej, także trochę historii, ale to, co sprawia, że możemy działać sprawniej i szybciej. Rozpoczęliśmy tę naszą przygodę z GovTechem jeszcze w Ministerstwie Finansów pod takim zagadnieniem, jak właśnie przetwarzać te big data, wielkie dane, które ma Ministerstwo Finansów na rzecz tego, aby wyłapywać tych przestępców podatkowych. Oczywiście moglibyśmy zrobić to sami na pokładzie z naszymi wspaniałymi urzędnikami, wspaniałymi programistami w jednostkach podległych Ministerstwu Finansów, ale czy to na tym polega nasze działanie, czy nie polega właśnie na tym, żeby czerpać efekty synergii i właśnie ze współpracy z tymi wszystkimi, którzy mają pomysły, bo my nie mamy monopolu na pomysły.
administracja, urzędnicy nie mają monopolne pomysły. Myślę, że nikt z nas by tutaj zawsze im więcej głów, tym lepiej. Dlatego zaczęliśmy od hackatonu, który był pierwszym hackatonem w historii świata, jak się okazuje. Pierwszym hackatonem Ministerstwa Finansów, bo Ministerstwo Finansów żadne na świecie jeszcze takiego hackatonu nie zorganizowało. I okazało się, że w trakcie właśnie tego maratonu programowania przez 24 godziny zostało wytworzone narzędzie, które usprawniło wyłapywanie przestępstw na portalach aukcyjnych i tak naprawdę te osoby też zachęciliśmy do tego, że weszły do nas na pokład. Młodzi ludzie z Krakowa. To był pierwszy taki przykład, który pokazał nam, że można, że warto poszukiwać takich sprawczych narzędzi do tego, żebyśmy nie pozostawali sami zamknięci na pomysły. Kolejnym takim krokiem było zagadnienie, dobrze, okej, jesteśmy w stanie czerpać inspiracje, czerpać pomysły, czerpać rozwiązania od osób fizycznych, ale co w przypadku firm? I to oczywiście od razu uruchamia się nam czerwona lampka, no dobrze, firmy, no to znaczy zamówienia publiczne. Zamówienia publiczne, czyli tutaj trzeba było faktycznie otworzyć ustawę i nie byłoby to możliwe, gdyby nie Urząd Zamówień Publicznych, który razem z nami otworzył tę ustawę. Jeszcze przy okoliczności pani premier Jadwiga Emilewicz wówczas postawiła sobie za zadanie, aby faktycznie zreformować i to jej się udało. A nasz wkład jako zespołu GovTech we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych dotyczył tego, jak sprawić, żeby startupy mogły dostarczać rozwiązania. Pomyślą państwo, nie mogły dostarczać? No jednak nie, ponieważ jednak to, co startup określa, to jest to wszystko, tylko nie zbędna dokumentacja, zbędna, ale obszerna dokumentacja i tak dalej, i tak dalej, bo zazwyczaj to są osoby, które mają kompetencje do swojego rozwiązania, do tego, co tworzą, ale niekoniecznie właśnie do tych spraw, które wiemy, że są bardzo ważne, ale czyli właśnie różne dokumenty, wnioski i tak dalej. Więc ukróciliśmy proces, okazało się, że jest taki tryb w ustawie, który doprecyzowaliśmy, uszczegółowiliśmy, ja to mówię, taki lifting wykonaliśmy w artykule wówczas 110, teraz to jest 300 któryś artykuł w nowej ustawie dotyczący konkursu i tam okazało się, że można faktycznie wymagać, żeby ta osoba pokazała, co potrafi w praktyce, a nie wymaganie, tak jak czasami od studentów wymagamy już 8-letniego doświadczenia. To właśnie od startupów tego też już nie wymagamy i takie konkursy oczywiście jest ta formuła i cały czas jest możliwa do wykorzystywania. Mamy zresztą platformę konkursy.govtech.gov.pl, gdzie takie konkursy można zamieszczać. Ostatnio z sukcesem zakończony konkurs przez UOKiK dotyczący sztucznej inteligencji przy wykorzystaniu ich danych i automatyzacji różnych procesów. Więc tutaj można oczywiście te przykłady mnożyć i tak naprawdę co najważniejsze, co to by nie było możliwe, gdyby nie właśnie dialog urzędników tutaj zarówno w kancelarii premiera, jak i w innych urzędach, mówiący otwarcie o tym, przed jakimi wyzwaniami stajemy w wdrażaniu nowych rozwiązań u nas w urzędach. I mówieniu właśnie taka dyskusja, otwarta dyskusja pozwoliła na to, że ciągle szukamy kolejnych rozwiązań, kolejnych ulepszeń, kolejnych usprawnień, które możemy stosować w naszej codziennej pracy, właśnie aby po to, żeby dostarczać jak najsprawniej i jak najlepsze rozwiązania, które odpowiadają już na wysokie oczekiwania obywateli. No, my też mamy te wysokie oczekiwania od każdej usługi firmy prywatnej, z której korzystamy, tak samo od nas są takie same oczekiwania. Więc nie przedłużając już mojej prezentacji, chciałabym serdecznie państwu podziękować, właśnie też przekazać państwu podziękowania, państwu współpracownikom, z którymi państwo pracują, bo bez nich nie ma nas zarządzających, nie ma rozwiązań dla Polski, nie ma rozwiązań, które sprawiają, że naprawdę Polska jest rośnie coraz większą siłę i na arenie międzynarodowej jesteśmy dostrzegani pozytywnie i wręcz czerpane są od nas przykłady. Więc proszę serdecznie podziękować i złożyć gratulacje wszystkim, bo to jest święto właśnie naszych współpracowników, naszych współpracowników i cieszmy się tym świętem i pamiętajmy o tym, że razem możemy więcej. Dziękuję serdecznie.
Bardzo dziękuję, pani minister. A teraz zapraszam pana profesora Grzegorza Górskiego, kierownika Katedry Historii Państwa i Prawa na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. A temat wystąpienia administracja Polskiego Państwa Podziemnego w czasie wojny i kontynuacja administracji publicznej II Rzeczpospolitej. Panie ministrze, panie dyrektorze, szanowni państwo, takie małe sprostowanie. Na Kulu już nie jestem od 5 lat, także dzisiaj pracuję w Toruniu w szkole, która się nazywa Kolegium Jagiellońskie, od 1 października Akademia Jagiellońska. Dziękuję za to zaproszenie. To nie pierwszy raz mam ten zaszczyt, ażeby przy okazji różnych okoliczności Krajowa Szkoła organizuje podobne konferencje, także miałem już okazję nieraz o różnych kwestiach związanych z historią polskiej administracji, zwłaszcza w kontekście państwa podziemnego, mówić. Teraz będzie trochę trudniej, bo trzeba zejść od rzeczywistości zetabajtów do znowu takiej bardziej praktycznej perspektywy, która pewno nam jest troszkę bardziej bliższa. Zacznę może od takiej refleksji. Kiedy zaczynałem się zajmować tą historią Polskiego Państwa Podziemnego, to były lata 80., jeszcze w czasie studiów, później krótko po studiach, no miałem takie szczęście, okazję, ażeby rzeczywiście spotykać jeszcze żyjących ludzi, bohaterów tamtych wydarzeń. Miałem taką okoliczność, że mogłem rozmawiać czy z Antonim Pajdakiem, czy Adamem Bieniem, czyli dwoma ministrami, którzy tworzyli coś, co się nazywało Krajową Radę Ministrów, wieloma jeszcze delegatami okręgowymi czy dyrektorami departamentów w delegaturze rządu. To były no, rzeczywiście niezwykłe wrażenia, kiedy ludzie, którzy no, znajdowali się już u kresu swojej drogi, opowiadali o tamtej rzeczywistości i to jak opowiadali, jak wspominali te prace. Tutaj, ponieważ to się znalazło też w tym liście pana prezydenta, tam padło takie sformułowanie o tym etosie i to wydaje mi się, że w kontekście tego święta, które tu pan minister zorganizował i za co chwała, bo to rzeczywiście wielka sprawa, że pamiętamy o tym zjawisku, jakim było w ogóle wejście Państwowej Służby Cywilnej w dzieje polskiej administracji. Ja miałem taką sytuację, już nie pamiętam, był może 86-87 rok, kiedy gdzieś tam w małym mieście, w moim regionie dotarłem do człowieka, który w czasie właśnie wojny w Bydgoszczy pracował. Ta struktura się nazywała Wydziałem Bezpieczeństwa. To w przedwojennej administracji takie wyjaśnienie, tam nie było czegoś takiego jak Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, tylko struktury podobne były częścią normalnych urzędów wojewódzkich, to się nazywało Wydziały Bezpieczeństwa. No i tam prowadzono coś, co się nazywało szeroko pojętym wywiadem politycznym. No i oni to oczywiście też tam odtwarzali w delegaturze rządu i no właśnie ten pan był takim człowiekiem, który pracował w takim Wydziale Bezpieczeństwa od 1941 roku do 1945 roku. Tu znowu taka ważna uwaga, to był taki zespół ludzi, którzy pracowali wtedy jeszcze przed wojną w firmie ubezpieczeniowej, to było jakieś Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, a w czasie wojny, jak już zostały te tereny włączone do Rzeszy, ponieważ oni stworzyli w ramach tego Towarzystwa Ubezpieczeniowego jakiś taki bardzo znakomity system no, pracy ubezpieczeniowej, no to cały ten zespół został wprowadzony do ubezpieczalni niemieckiej, no i dzięki temu oni byli tam, można powiedzieć, zalegalizowani, bo pracowali w firmie niemieckiej i całym tym zespołem, który tam był zaczepiony w tej firmie ubezpieczeniowej, przeszli do służby, czy wykonywali służbę dla delegatury rządu. Mówię o tym dlatego, że to byli ludzie, którzy mieli wyjątkowe w warunkach ówczesnej rzeczywistości tej części Polski możliwości egzystencji, no bo oni po prostu byli ludźmi, którzy dobrze zarabiali jak na tamte warunki, mieli możliwość praktycznie nieograniczonego
podróżowania po całej tej przestrzeni, po prostu żyło im się dobrze. Więc jakby dla nich wejście w strukturę państwa podziemnego i jakby podjęcie tej nielegalnej z punktu widzenia rzeczywistości, w której żyli, aktywności, było rzeczywiście no, czymś, co było obarczone dużym poziomem ryzyka, no bo stawiali na szali bardzo, bardzo dużo. No i stworzyli jedną z lepszych zresztą komórek. Dlaczego o tym mówię? Bo właśnie w tym 86 roku ten pan wyciągnął gdzieś tam, no to jeszcze były czasy, gdzie nie wszyscy, nie wszystkim się chcieli dzielić, no ale ponieważ on tam miał z różnych powodów do mnie zaufanie, no to wyciągnął gdzieś tam z jakiegoś tam jakiejś książeczki taką cienką bibułkę. No to takich bibułek to już teraz nie ma. Kiedyś to były takie bibułki, na których się szóstą czy siódmą wersję na maszynie przepisywało jakiegoś dokumentu. No i tam była taka niewielka karteczka właśnie z rotą Państwowej Służby, przysięgi Państwowej Służby Cywilnej. To była rota przysięgi, którą on składał i tak właśnie z tymi drżącymi rękami mi tą karteczkę pokazywał. No i powiedział, wie pan, ja do dzisiaj jestem w służbie. Więc to był taki bardzo wzruszający moment, pokazujący też, jak ludzie z tamtego okresu, jak to często mówię, jak ludzie przedwojenni traktowali tego typu działalność i aktywność, to była służba rzeczywiście, którą przyjmowali na całe życie. To ta historia Polskiego Państwa Podziemnego, ona jest z wielu oczywiście względów bardzo ważna. To dlaczego akurat ten element i ten wątek jest ważny, wydaje mi się, że też jest bardzo istotne, żeby to podkreślić. My często już dzisiaj też z perspektywy czasu nie dostrzegamy wagi pewnych sytuacji, zjawisk i tego, co się działo. No ale trzeba pamiętać, że w 1939 roku Polska upadła po 21, powiedzmy, latach swojej odzyskanej niepodległości. Upadła w okolicznościach, w których, no można powiedzieć, była też ofiarą takiej propagandy trwającej przez te 19 lat, że takim najbardziej powszechnym pojęciem określającym Polskę w tamtym czasie to było państwo sezonowe. To był twór oryginalny propagandy niemieckiej i Niemcy w sposób, no bym powiedział, systemowy w okresie międzywojennym używali tego sformułowania po to, żeby jakby pokazać tymczasowość polskiej państwowości i to, że ona rzeczywiście jest, tak jak to później inny ich współpracownik, klasyk przedstawił, po prostu pokracznym bankartem Traktatu Wersalskiego, a więc była czymś, co należało usunąć z mapy Europy. Jednym z tych elementów, który był bardzo ważny w kreowaniu takiego wizerunku Polski, to było właśnie to, że my jesteśmy jakby istotowo niezdolni do budowania struktur państwowych i do tworzenia administracji. No bo też dzięki głównie niemieckiej nauce historycznej, to skądinąd do dzisiaj można wyczytywać i w wielu polskich opracowaniach, wielu polskich historyków ustroju i prawa, no to panowała powszechna teza, że państwo polskie upadło dlatego, że po prostu nie zdołało wytworzyć sprawnej administracji i nie było w stanie utrzymać tego dorobku, który stworzyło gdzieś tam przez setki lat historii. W związku z czym no jakby te wszystkie twierdzenia miały to właśnie udowadniać, wbijać Polaków w tą przeświadczenie, że oni są całkowicie niezdolni do zorganizowania własnej państwowości. To było bardzo silne, można powiedzieć, uczucie i kiedy w 1939 roku rzeczywiście państwo upadło bardzo szybko i no, trzeba było kolejnych lat, żeby uświadomić sobie, że to jednak mimo wszystko nie było szybko, no to podstawowym celem i zamierzeniem tych, którzy tworzyli to, co się nazywa polskim państwem podziemnym, to było utrzymanie polskiego narodu w przekonaniu tego, że państwo polskie istnieje. Znaczy, dlatego przede wszystkim tworzone było państwo podziemne, żeby przeciętny Polak miał świadomość tego, że te wszystkie opowieści, że nie ma Polski, że Polska znowu przeszła gdzieś tam w niebyt, nie mają żadnego znaczenia. Dlatego tak ważny był legalizm. Dlatego tak ważnym było to, że dzięki rozwiązaniom Konstytucji Kwietniowej
można było utrzymać konstytucyjną ciągłość najwyższych władz Rzeczypospolitej. To był jedyny taki przypadek w czasie II wojny światowej, że którekolwiek władze emigracyjne, które funkcjonowały czy w Londynie, czy w innych miejscach państw, które zostały poddane okupacji, czy to niemieckiej, czy to sowieckiej, mogły się powołać na konstytucyjny, legalny mandat dla swojej aktywności. To też była pewna siła, która dawała międzynarodową pozycję nieporównanie poważniejszą niż innych tych rządów, nazwijmy to, czy komitetów emigracyjnych. No i to także było to, że państwo podziemne od początku, przynajmniej w zamierzeniach tych swoich głównych twórców, było pomyślane, ażeby tworzone czy przenoszone, jak oni to mówili, do podziemia struktury państwowe czerpały swoją legitymację z porządku prawnego II Rzeczpospolitej. Więc to nie było tworzenie pewnych, no, można powiedzieć, quasi rewolucyjnych rozwiązań, czyli gdzieś jakichś tam tymczasowych rozwiązań prawnych, no ale właśnie sięganie do tego, co wynikało dla porządku prawnego, z tego porządku prawnego II Rzeczpospolitej z punktu widzenia organizacji aparatu państwowego. To znalazło już wyraz w tych pierwszych działaniach, kiedy no, ta inicjatorska rola budowania tych struktur przypadła organizacji wojskowej, najpierw Służba Zwycięstwa Polski, później Związek Walki Zbrojnej, kiedy dla tworzenia administracji państwowej wykorzystano przepisy ustawy o stanie wojennym, w której znajdowały się stypulacje mówiące o tym, że w sytuacji, gdy na danym terenie nie mogą funkcjonować władze cywilne, to ich wykonywanie ich funkcji przechodzi na odpowiednich dowódców wojskowych. Ponieważ organizacja wojskowa no, szybciej powstawała, no to powstały niż w konspiracji, niż struktury cywilne. To odrębny, duży temat. Nie ma sensu za bardzo w to wchodzić, bo jest za mało czasu. Natomiast no, te organy, elementy organizacji wojskowej powstawały szybciej. One szybciej zostały, można powiedzieć, uznane jako legalna część polskich sił zbrojnych, bo to się stało już w styczniu 1940 roku, więc komendanci odpowiedni Związku Walki Zbrojnej w okręgach czy w obszarach mieli też status organów administracji wojskowej w świetle przedwojennych przepisów prawa. No i dzięki temu można było tworzyć struktury administracyjne poprzez wykorzystanie tego przepisu z ustawy o stanie wojennym. Te dzieje, można powiedzieć, nie były łatwe, dlatego że no, trzeba też pamiętać, że to, co się działo w państwie podziemnym, no, było po pierwsze efektem z jednej strony wewnętrznej sytuacji politycznej przedwojennej, więc też tego bardzo silnego sporu politycznego między no, obozem rządzącym, czyli obozem pomajowym, a no, niezjednoczoną, ale działającą w wielu wymiarach opozycją. No i ten spór z jednej, znaczy jakby jedna część tego sporu oczywiście determinowała sytuację w obszarze funkcjonowania państwa podziemnego, no bo tak się złożyło, że większość organizacji wojskowej związana była z obozem pomajowym, natomiast środowiska polityczne oczywiście no, wywodziły się z tych organizacji opozycyjnych, co przez pierwsze lata funkcjonowania struktur państwa podziemnego tworzyło rzeczywiście bardzo duże napięcie i dopiero gdzieś około początku 1943 roku udało się ten impas przełamać. To miało tyle znaczenie, że jakby skutkiem praktycznym tego sporu politycznego było to, że ta administracja rozwijała się jakby w dwóch równoległych sieciach, bo z jednej strony to była ta tak zwana administracja zastępcza, którą no, tworzyli delegaci rządu, którzy mieli no, mandat wynikający z powołania ich przez rząd Rzeczypospolitej w Londynie, ale ich administracja nie miała, można powiedzieć, legalnego zaczepienia w przepisach prawa obowiązujących przed 1 września 1939 roku. No, natomiast ta druga część, czyli administracja zmilitaryzowana, jak to nazywano, właśnie działała na podstawie tych przepisów ustawy
o stanie wojennym i była przypisana do odpowiednich struktur Związku Walki Zbrojnej, później Armii Krajowej. Szczęśliwie wskutek rozwoju różnych wydarzeń, ale też jakby personalnych uwarunkowań tę dychotomię udało się przełamać w 1943 roku i te aparaty zostały scalone. To się dokonało w połowie 1943 roku. No i wyłoniony został wtedy jednolity rzeczywiście korpus polskiej, no tej tymczasowej administracji cywilnej, bo taką nazwę ona przybrała. Tutaj wykorzystano właśnie te przepisy ustawy o stanie wojennym, a później ten cały system został zalegalizowany jakby ex post dekretem prezydenta Rzeczypospolitej z kwietnia 1944 roku. Więc ten olbrzymi wysiłek umocowania tej struktury administracyjnej, ale także wszystkich ludzi, którzy w niej funkcjonowali w tym przedwojennym systemie prawnym, no rzeczywiście doprowadził do tego, że w przekonaniu olbrzymiej większości społeczeństwa polskiego no, trwanie struktur państwa polskiego, czy to wojskowych, czy to cywilnych, było rzeczywiście procesem, który nie został w żaden sposób przez okupantów przerwany. I to było wielkie osiągnięcie tego właśnie wysiłku niepodległościowego, że udało się, tak jak mówię, w przekonaniu zdecydowanej większości społeczeństwa polskiego utrzymać tę świadomość trwania państwowości polskiej. To była największa zdobycz tego okresu niewątpliwie. To trzeba także wskazać, że ta praca, ona miała taki, bym powiedział, podwójnie zorientowany charakter, bo jedna część, znaczna część tych struktur no, prowadziła, nazwijmy to, prace bieżące. One były głównie zorientowane, tak jak wysiłek całego państwa podziemnego, na przygotowanie się do tego, co było podstawowym celem Armii Krajowej, czyli doprowadzenia do powstania powszechnego, bo takim naczelnym zadaniem, jakie i rząd polski w Londynie, ale także przywództwo państwa podziemnego sobie postawiło, to było doprowadzenie właśnie do tego, żeby w drodze własnego wysiłku zbrojnego doprowadzić do uwolnienia Rzeczypospolitej. Więc ten wysiłek administracji był ściśle związany z tym przygotowaniem do tego momentu, do tej chwili. On się zweryfikował, bo przynajmniej mamy no dwa takie bardzo dobre doświadczenia, które pokazywały, że no ci ludzie tam, że tak powiem, nie uprawiali pracy teoretycznej. Tak? Czy tym pierwszym, oczywiście takim najbardziej znanym, no to jest to, co się działo w Warszawie podczas Powstania Warszawskiego, kiedy te struktury delegatury rządu dla miasta stołecznego Warszawy no wyszły spod ziemia i przejęły, że tak powiem, administrowanie miastem. Mamy na ten temat bardzo dużo źródeł, bardzo dużo opracowań. To rzeczywiście utrzymanie w takich warunkach przez 63 dni normalnego, względnie normalnego funkcjonowania miasta przez ludzi administracji, to był rzeczywiście wielki, moim zdaniem ciągle po prostu niedoceniony wysiłek. Natomiast no, ten drugi, to drugie doświadczenie, no to obserwowaliśmy znacznie krócej, no też w nie mniej dramatycznych okolicznościach, ponieważ no, w lipcu 1944 roku, głównie na Lubelszczyźnie, na części Podkarpacia, też te struktury delegatury rządu wyszły spod ziemia, przejęły administrowanie, no, właściwie jak chodzi o tereny Lubelszczyzny, to praktycznie w całości, to trwało gdzieś mniej więcej do połowy sierpnia, skończyło się to generalnie wielkimi wywózkami ludzi z delegatury rządu. To nie jest, można powiedzieć, wysiłek ciągle chyba dobrze historycznie opracowany, ale też przez te mniej więcej 2-3 tygodnie można powiedzieć, że realna władza na terenach Lubelszczyzny i części Podkarpacia spoczywała w rękach no, urzędników delegatury rządu. Ten drugi kierunek wysiłków, który był podejmowany, to były te przygotowania no już do odbudowy Polski w takich czy innych parametrach. Tu też trzeba pamiętać o olbrzymim wysiłku organizacyjnym, programowym, koncepcyjnym, który został przygotowany w bardzo wielu departamentach. I też trzeba pamiętać, że w wielu obszarach życia
po lipcu 1944 roku całe struktury przechodziły do administracji najpierw PKWN-owskiej, później rządu warszawskiego. Nie chodziło tu tylko o ludzi, którzy byli związani w czasie tym pracy w delegaturze z PSL-em, bo to było nawet dosyć naturalne, że oni przechodzili do tych resortów, które w tej czy innej postaci Stronnictwo Ludowe czy PSL obejmowało, no ale też były całe takie zespoły, które były na przykład przechodziły do pracy w Ministerstwie Ziem Odzyskanych, to jest najlepiej znany element, ale no też można powiedzieć, że nie byłoby prawdopodobnie jednak spektakularnego sukcesu przyłączenia do Polski ziem tak zwanych odzyskanych, gdyby nie to, że w ciągu trwania okresu okupacji olbrzymie zespoły ludzkie, ale także pewne programowe ustalenia, opracowania, studia zostały wykonane, dzięki którym ten proces został rzeczywiście przeprowadzony wyjątkowo sprawnie. I cokolwiek by nie mówić o Władysławie Gomułce, to na pewno trzeba powiedzieć, że fakt, że on się zdecydował, cały ten zespół czegoś, co się nazywało Biurem Ziem Zachodnich w delegaturze rządu przejąć i wprowadzić do tego ministerstwa, tam rzeczywiście była znikoma ilość ludzi spoza tego środowiska, no to z takiej długiej perspektywy czasu no należy uznać też za jedno z najważniejszych takich naszych państwotwórczych doświadczeń i warto też o tym pamiętać. To chyba tyle. To już głos mi odmawia posłuszeństwa. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję. Jeśli chodzi o głos, to mogę zdradzić w kuluarach parę metod wzmacniania głosu, nie ma problemu. Pan profesor Grzegorz Górski, Kolegium Jagiellońskie, bardzo dziękuję. Na finał wystąpień prelegentów wszystkim Państwu za nie dziękuję bardzo serdecznie, ale dziękuję oczywiście wszystkim Państwu za to dzisiejsze spotkanie wyjątkowe. Gratuluję wszystkim, którzy otrzymali medale. No i muszę przyznać, że jest to dla mnie szczególna okazja do tego, żeby Państwu złożyć osobiście życzenia ode mnie dla wszystkich ludzi związanych ze służbą publiczną. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Okazja rzeczywiście wyjątkowa. Proszę przyjąć te najlepsze życzenia. W końcu słuszny wiek. Wiek. I ta konferencja oczywiście jest okazją do tego, żeby się spotkać najbliższa za chwilę, już podczas lunchu, na który Państwa bardzo serdecznie będę za chwilę zapraszała. To nasze spotkanie, bo byliśmy na żywo, było możliwe dzięki ekipie, która jest w końcu sali, dzięki również między innymi paniom tłumaczkom języka migowego na Greenboxie. Serdeczne podziękowania za tę pracę i pozdrowienia dla wszystkich widzów, którzy z nami byli na YouTubie. Mam nadzieję, że brawa tutaj będą jak najbardziej wskazane. Pani Małgorzata Skuza i pani Grażyna Kryda razem z nami tłumaczyły tę dzisiejszą konferencję. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Schody w dół i w lewo. I tam zapraszam na spotkanie już w porze lunchowej, bo ta zbliżyła się wielkimi krokami. Jeszcze raz serdeczne podziękowania. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.